Słuchajcie, pani Halinka nie jest pierwszy raz w naszej szkole i dlatego jestem tak szczęśliwa, ponieważ ile razy nam zadzwonię do Izraela pani Halinka, jak tylko mi mówi, że będzie w Polsce, zawsze staramy się zorganizować spotkanie i mam nadzieję, że będziemy to jeszcze długi, długi czas. Ja mam dużo lat. Gdzie tam? Pani Halinko, witamy serdecznie i oddaję pani głos. Zaczynamy. Jest tego tak dużo wspomnień. Ja przeszłam wszystkie etapy Holokaustu. Od 10 do 15 lat dążyłam wszystko to. I w jakiś sposób, nie wiem jak, ocalałam. Bo właściwie to miałam nie żyć. Właściwie to przede wszystkim Niemcy zabijali dzieci żydowskie. Był wyrok śmierci na cały naród żydowski. Chcieli zrobić z niewolnikami Polaków, Słowian, ale nas zgładzić zupełnie. Światło stało się wrogiem dla nas. Tylko ciemność, tylko gdzieś, żeby się ukryć, żeby nas nie znaleźli, a nie znajdowali. 6 milionów Żydów pozabijali. Całą moją rodzinę, ja będę opowiadała o sobie, o mojej rodzinie, o tym, w jaki sposób ja to jednak przebrnęłam. Mówiłam, wiedziałam, że mnie nie wpuszczą nawet do takiego obozu jak Oświęcim. Mówiło się, że dzieci nie od 17 do 25 lat, bo ja miałam wiek już niedozwolony. Ale później, jak byłam długo w Oświęcimiu, to już nawet wyglądałam na 40. Była kiedyś selekcja taka. Wiecie, selekcja to jest, zobaczcie, kto jeszcze nadaje się do życia, do pracy, a kto już trzeba go zabić. Każda choroba w Oświęcimiu czy na Majdanku to był wyrok śmierci. W getcie warszawskim nie tak. Tam się umierało, ale nie selekcji. Tam umierali po prostu ludzie z głodu, z mrozów i tak, z chorób. A przeważnie z głodu. Strasznie był w getcie warszawskim. A tutaj to, a ktoś był chory, albo miał wrzody na całym ciele, a miało się prawie wszyscy. Zaraza taka była, albo coś, to wyrok śmierci. Nieraz do szpitala poświęcimy. Był taki szpital, to się nazywało Rewir, ale to też liczyło się śmierci. Dlatego, że po kilku dniach przyjeżdżali ciężarówkami, albo prowadzili tych chorych i na śmierć przeważnie. I tak. Urodziłam się w Warszawie, to już powiedziała pani Zajesie, prawda? Tak, no, ale jednak. Myślę, miałam 10 lat, kiedy wybuchła wojna. Moje urodziny są 15 września. No jeszcze dodam 29 roku, to zobaczycie, że nie mam już tak dużo lat, żeby do was przyjeżdżać. I już ukończyłam drugi oddział szkoły powszechnej, więcej szkoły nie było. Są inne szkoły teraz. Szkoła życia, szkoła poznawania ludzi, zachowań ludzkich w takich krańcowych sytuacjach i na krawędzi śmierci. Że każda godzina może być ostatnia, każda chwila po raz ostatni z matką czy z kimś najbliższym, najdroższym, bo ciągle kogoś porywali, ciągle kogoś zabijali, ciągle ktoś padał z chorób, tyfus, głód. Myśmy nie głodowali. Miałam ten chleb, który był pełen sieczki, pełen różnych śmieci, przeważnie mi wolno tak mówić na chleb, bo on był jak skarb. Jak już mama trzymała cały taki okrągły buchenek chleba, to było takie szczęście. A przeważnie to się kupało kawałek, kilogram chleba. Ile dziś już kosztuje kilogram chleba? I takie. Ale to jeszcze było w Warszawie, to jeszcze było w mieszkaniu normalnym, ludzkim, nie w takim baraku jak w Oświęcimiu. Byliście w Oświęcimiu już? Jedziemy, pani Halinko, w przyszłym tygodniu na 2 dni. Jesteśmy z Mirkiem Obstarczykiem, z Markiem Dorywalskim i z Bartoszem Bartyzelem. Także mają obstawę. Ale nie były, jeszcze nie znają. Były tutaj 2 dziewczynki, na pewno 3. Tak. To wiecie, o czym mówię. Niektórzy też chyba nie dają. W ludzkim mieszkaniu, czy już spokój, prawda? I trzeba było się do wszystkiego jakoś dopasować, ze wszystkim się zmagać i starać się przeżyć jakoś, bo zawsze była ta myśl, to przekonanie takie, nadzieja i przekonanie w najgorszych czasach, nawet w najgorszych sytuacjach, że ta wojna się skończy, że oni muszą ją przegrać, że to jest niemożliwe, żeby jej nie przegrali. Na początku wciąż zwyciężali całą Europę.
Później z Rosją wybuchła wojna, to wiedziało się, że teraz już padną. Nie. Znów zajęli Kijów, Smoleńsk, dalej. Także, a tu później, jak już była klęska pod Stalingradem, to się już myślało, to było w 1942 roku, była klęska pod trzecim czy drugim? 43. To myślało się, że teraz już wojna nie potrwa długo, że teraz już koniec przyjdzie nareszcie. Ale nie. Oni mieli klęskę wielką, ogromną, ale oni jeszcze zdążyli tyle ludzi powymordować w 1943, 1944 rok. Początek 1945, a to już nie, 1945 też jeszcze, ale zawlekli nas później dalej. Po dwóch latach, prawie dwa lata, byłam niecałe, ale każdy dzień tam był biegiem. I później jeszcze powlekli nas takim marszem śmierci, nazywało się to Marsz Śmierci, pieszo chodzić dzień i noc od 18 stycznia 1945 roku do 23 stycznia, 5 dni. Ale ostatni dzień to już był pociąg, dalej w głąb Niemiec. A to znaczy 4 dni chodzić pieszo, dzień i noc, jeść śnieg, pić śnieg. I kto już chodził wolno, już nie mógł, to go zabijali, rozstrzeliwali. Cała droga tak po obu stron była pełna zabitych ludzi, w czaszki tak strzelali. Ja to wszystko przeszłam po kolei. Nie wiem naprawdę jak, ale jeden co drugi, co tym życie, z godziny na godzinę, z dnia na dzień i nie myśleć, co było przedtem, nie myśleć, co będzie potem. Może potem będzie wyzwolenie wreszcie, może ta wojna się skończy, może. Nie wyobrażałam sobie w tych wszystkich sytuacjach, że mi nie będzie, że ja umrę. A też nie mogłam sobie wyobrazić w żaden sposób, że to się kiedyś skończy. Było jak na wieki, to było tak zorganizowane, to było tak okrutne. I ta groza była tak potężna, że po prostu człowiek sobie nie mógł wyobrazić, że to kiedyś zmieni się. Zaczyna się bombardowanie Warszawy. 3 tygodnie bombardują dzień i noc Warszawy. Dzień w samoloty, takie Messerschmitty nazywały się. To były takie bardzo bombowce, których dotychczas nie było jeszcze takich w żadnym kraju, przy żadnych poprzednich wojnie. Jeszcze cukierki dajmy. Trochę nie przyjdzie dalej. No dobrze, zaraz przejdzie. Ale ty masz szykówkę. Monika to taka moja przyjaciółka już 12 lat. Była maturzystką, kiedy ją poznałam. Oprowadzałam młodzież katolicką Majdanku drogą krzyżową. Były 10 stacji Chrystusa, ale to były moje przeżycia w tym. Ona to zorganizowała wtedy. Od wtedy poznałyśmy się i tak się przyjaźnimy. Już ona jest adwokatem i teraz radcą prawnym. I to tak 12 lat. Już teraz Monika mi pomaga wszystko na każdym kroku ze mną. Albo ja u niej w Warszawie, kiedy przyjeżdżam wprost do Warszawy. Ale nie wzięłaś cukierków. No ale wzięło. A jakie to mają? Proszę, to jest skarb. Ale jaki skarb? Jakie to? No, nie może znaleźć nikogo. Nie mam tego, że już przejdzie mi jakoś. Ale nie przeszkadza na nic. Ale mam jeszcze jeden taki zwykły cukierek. Zawsze ja zapominam to, co jest najważniejsze. No dobrze. Będzie dobrze. Już mi wszedł. Przepraszam. Zapomniałam je wziąć. Badałam to tak, badałam sferby i w końcu. Tak, się starałam mówić, żeby nie... Ale już będę. Już. Już mam szczęście. Taki zwykły. No i tak, jeszcze wam powiem, że miałam dwóch starszych braci od siebie. Marek był 11 lat starszy ode mnie, był już 2 lata studentem medycyny. Chilek był 7 lat starszy ode mnie i uczył się w szkole rzemieślniczej w Warszawie na Stawkach. Ten budynek szkolny jeszcze stoi do dziś, znów jest szkoła. Bo w 1942 roku kiedy zaczęli likwidować getto i wyłapywać Żydów tysiącami na wysyłkę, na zagładę, na śmierć, to było przeważnie Treblinka, jest taki obóz wyłącznie, gdzie zabijali. Nawet nie było dnia, żeby wzięli kogoś do pracy. To było piekło dosłownie. I tam przy tej szkole kilka. Boisko szkoły, aż tam dociągnęli
szyny. I ten budynek stał się taką, jak komendantura jakaś, na jednym piętrze Niemcy, policja żydowska, policja polska. Policja polska i żydowska nie była uzbrojona, tylko pałki, a oni oczywiście broń. I też wzięli sobie do pomocy Ukraińców, Łotyszy, Litwinów, wszyscy oni w esesmańskich mundurach i z karabinami. Ale to już jest troszkę późniejszy okres. Mówię o tym, bo to, co się stało z tej szkoły, to stała się ostatnia stacja w życiu 350 tysięcy Żydów warszawskich. W tym mój ojciec, moja mama, moje rodzice, siostry z dziećmi. Dzieci, które tak byli 11, 10, 11, 12 lat. Wszystko to poszło tędy, na Treblinkę. Byłam w Treblince po raz pierwszy, to widziałam to miejsce w 1986 roku. To czułam tak jakbym, ta ziemia, że to jest tą prochy tych wszystkich ludzi, te tłumy ludzi, co oni wyprowadzali z mieszkań i do tych wagonów. Tamten był mur wokoło tego boiska szkolnego, to było blisko do dworca, nie pamiętam jaki dworzec już, ale stamtąd. I mur, żywy mur z tych właśnie SS-manów i policji. To się stało najstraszniejszym słowem Umschlagplatz po niemiecku. Umschlagplatz to jest stacja, plac przerzutowy. Przerzucić nas przez komin jako dym do nieba, ale nikt tu nie wiedział. Ale to też nie było samego początku. To bombardowanie. Myślałam, że nic gorszego nie ma, jak niż to bombardowanie. Co chwila nadchodzi, przeszedł i ten samolot, tak? Ten bombowiec, a to nisko, tak nad naszymi dachami. I lecą te bomby, i domy się zapalają, i grzebią pod sobą ludzi, i pali się wszystko, i nie ratują, nie ma sił, nie ma wody. Wojsko polskie było już zupełnie zwyciężone. Pamiętam, że siedzieli na podwórkach konie, zabite konie. To jest moje trzeci oddział szkoły powszechnej, albo jakiegoś wielkiego uniwersytetu chyba. Po paru dniach spalił się nasz dom, cała nasza ulica Nowymiarska w ogniu. Wśród nocy to było, oni w nocy to z artylerii strzelali, a w dzień tymi samolotami. Tak nisko, mama się pochylała nade mną, żeby ja tylko chciała powstrzymać ten dom, żeby nie zauważył się na mnie. No i tak, spalił się dom, żeśmy uciekli do piwnicy, jakiegoś innego domu, tam przynajmniej nie było słychać tych detonacji tak bardzo, to już też nie było dobrze. Po trzech tygodniach cisza klęski. Niemcy wracają do Warszawy, tłumy z tobołkami na plecach, szukają, tyle domów zniszczonych, szuka się gdzie być, gdzie mieszkać, gdzie głowę położyć, a oni, kolumny wojska niemieckiego w tych zielonych mundurach, te buciory, te wysokie z cholewami, te pewni siebie, tacy niezwyciężeni jak gdyby. Później widziałam, kiedy po tym marszu śmierci, po tym jak pod koniec były wagony osobowe, prawdziwe, bo trzy razy miałam pociągi, bydlęce wagony i straszna ciasnota, bo ostatni pociąg już był osobowy, przy ogniu widziało się ich, to już byli nie taki, byli ranni, obandażowane głowy i to już nie było to, co kiedy wkraczali do Warszawy we wrześniu. I to było jakaś, ach, jest już nadzieja, oni jednak przegrają, ale oni jeszcze zdążyli tylu ludzi zabić w innych obozach w Niemczech. Ja byłam tam do maja, do 3 maja 1945 roku. Ale to dawało niestety przyjeść takie, ale co oni z nami zrobili? Teraz już nie. Teraz oni są też. Oni są też. No i tak, znaleźliśmy pokój jakiejś dentystki, było 5-pokojowe mieszkanie. W każdym pokoju już mieszkała inna jakaś rodzina. Jak się pukało do drzwi, to był znak. Do tego pokoju, do tej rodziny 2 razy, do tych 11, do tych 3 razy. Także nie wszyscy chodzili drzwi otwierać dla każdego z tych ludzi. Takie zawsze jakieś przystosowania się do sytuacji. Była godzina policyjna dla wszystkich, dla Żydów, Polaków. Nie było jeszcze getta. 10 miesięcy było bez getta w Warszawie. Ale już od samego początku były zarządzenia, że każdy Żyd od 12 lat musi nosić opaskę. A nie tak trzeba, że nie będę. Ale... Nie, to... Od razu chcę dać. Od razu. Przeszło. Nie.
Tak mi za, że nieraz tak pracę nie posłucham, że mocno naciskamy struny głosowe i wtedy to pierwszy pomaga, nie było tak. Ale też ja teraz się staram mówić ciszej trochę, żeby tego nie stało. No i tak. Znaleźliśmy ten pokój. Od razu zarządzenie, że Żydzi, przede wszystkim opaski z niebieską taką gwiazdą Dawida, żeby nas od razu odróżnić od nieżydów. I dalej. Żydom nie wolno pracować, żeby zarabiać pieniądze. Nie wolno im wyrabiać różnych rzeczy, tak jak buty, czy skóra, albo mydło, świece. Cokolwiek, wszystkie te rzeczy trzeba było wynajdywać, na nowo odkrywać, narzędzia jakieś. I wszystko po kryjomu. I za to też zabijali, jak znaleźli. Albo trzeba było zapłacić łapówkę policjantom, nawet żydowskim policjantom, bo oni najłatwiej znajdowali te ukrycia. I wszystko jednak starali się, żeby to było. Oprócz tego był kontakt z Polakami też. Był, a później jak już było getto i był mur po 10 miesiącach, to też poprzez mury, poprzez nawet te bramy, bramy, wyloty takie od tych murów. To był kontakt. Były miejsca inne jak Łódź, że tam było zupełnie kompletne odseparowanie. U nas nie i dlatego prędzej jednak było jednak, można było dostać coś do jedzenia. Nie było tak strasznie jednak, ten kontakt. Ja nie miałam dużo, myśmy nie mieli dużych kontaktów z Polakami, z polskimi rodzinami. Byliśmy w dzielnicy żydowskiej, mieszkaliśmy, to nam bombardowali najbardziej podczas świąt naszych, tych jesiennych. Niemcy wiedzieli o tym. Ale to, że kiedy już byliśmy w zamknięciu, kiedy już zaczęła się wywózka tam na ten Umschlagplatz, to wtedy jeszcze, jak był jakiś, można było gdzieś dostać chleb, czy kartofle, czy coś, to myślałam o tym, że jednak są tam po tamtej stronie ludzie, dzięki którym my to mamy jeszcze. Wtedy to była też nadzieja, że nie wszystko jest takie straszne. Tak, zawsze się szukało czegoś dobrego, jakieś światełko, żeby móc dalej trwać w tym wszystkim złym. I najpierw tak, więc Żydom nie wolno pracować, żeby zarabiać, tylko przymusowe prace dla Niemców, więc tam bili przeważnie. I było dobrze, było szczęście, że ktoś wracał po takim dniu pracy, cały i zdrowy, a nie pobity, przeważnie pobity. Bo Żydzi nie wolno jechać pociągiem. Coraz jakieś nowe zarządzenia i zabrania się Żydom. Tak. Nie, nie wolno się uczyć, do szkoły chodzić. Nie. Były takie, ci, co się nie głodowali, byli ludzie, którzy od razu na początku nie mieli co jeść. Nie miał pracy, nie zarobił za miesiąc, nie dostał, jak się to mówi, pensji miesięcznej, to już nie miał z czego żyć. Stali pełno ludzi, wychodziło na ulicę, sprzedawali z siebie odzież, poszły na kołdrę, obrusy, wszelkie takie rzeczy, wszystko co mogli, sami chodzili już w szmatach na głowie, na nogach i obdarte i sprzedawali. Później zima, taka ciężka zima była, pierwsza zima przy okupacji. Nie ma czemu palać domów, jest brus, nie można, nie widzisz pod kołdry, ludzie umierali z głodu i z zimna w łóżkach, bo nie mogli wstać. Myśmy nie byli w takiej sytuacji jeszcze, cały czas. Znaczy było tak. Marek pracował w szpitalu jako student medycyny. Nie leczyło się w szpitalu, w żydowski szpital. Ale był. I tam jakieś dostawali jakieś jedzenia czy coś. Ojciec mój miał takie kontakty handlowe z pewną firmą polską, Strójwąs. Tam wyrabiali takie zupy w proszku. I ojciec mój znał w Galicji różnych ludzi, którzy mieli do sprzedania te potrzebne do tego rzeczy. I on pośredniczył między tym Strójwąsem, a tymi, co tam brązowy cukier, fasolka kolorowa, mąka, takie rzeczy. No jak się zaczyna wojna, pieniądze tracą zupełnie na wartości, rzeczy są tak drogie, codziennie się pytają, ile kosztuje kilogram chleba, a chleb jest coraz gorszy i coraz droższy. Znaczy on nam dawał też zamiast pieniędzy mąkę, cukier, ten cukier sprzedawaliśmy, mąkę i za to mogliśmy kupić chleb, ten drogi chleb. Sacharynę się używało, nie? Ten
cukier zaraz sprzedawaliśmy. Kawa, herbata, to była przypalona mąka. Mąka na brązowo i trochę wody do tego, że to było. Jeszcze nawet wiersze pisaliśmy o tym, takie satyry, takie śmieliśmy się sami siebie, że to jest ta mąka przepalona, to może być kawa i kakao i herbata i wszystko, co chcemy. Ale kiedyś ta wojna się skończy, będziemy tak, jak byliśmy. A teraz było gorzej, jabłko to już było marzenie, czekolada, czy mleko, czy jajko. Ale jak były to kartofle. Kartofle zmarznięte, miękkie takie. Ja też musiałam to ubierać, się takie obrzydliwe. Ale robiłam to. Mama robiła z tego różne jakieś placki na takiej oliwa, że pachnący olej to się nazywa. To było takie śmierdzące, takie całe dom śmierdzące. Ale był. Jesteśmy razem. W początku nie ma gdzie siedzieć, nie ma gdzie spać. No i w gruzach jakiegoś domu dwa materace, mama i ojciec na jednym, moi bracia na drugim, a ja jestem najmłodsza, to ja muszę wszystkim ustępować. Mama mnie cały czas chciała wychować, żeby miała dobre maniery. Później jak stałam w Oświęcimiu na apelach, naprzeciw rampy, gdzie zajeżdżały pociągi i widziałam te tłumy ludzi, którzy wyprowadzają. I po tej stronie mojego baraku, z tej strony lodówkami podczastymi naelektryzowanymi, był ten budynek, tak, komory gazowe, blisko, dosyć blisko dzisiaj te ruiny, zobaczycie, jak tam idziecie, blok 27, tu stoi. Moja pryca też tam jest. Jak ja wchodzę tam z naszą młodzieżą izraelską, dochodzę od razu, tam i się trzymam tych desek. Tych desek, które się trzymało, kiedy się wchodziło, z początku 15, 16 na samym początku, w ogóle nie było miejsca, stało się, siedziało się, biło się jeden drugiego, ale tak. A one po prostu gryzły palce, żebyśmy nie wchodziły za pierwszym razem, bo nie było miejsca. To tu nas bili, żeby wejść, a tutaj gryzli te palce, żeby nie wchodzić. Teraz stoję tam, tam jest cisza, tam jest czysto i trzymam te deski. I czuję te dłonie, jak gdyby tych wszystkich kobiet, z którymi byłam wtedy razem, z którymi się pchałam razem. I później jak widziałam, jak one się stają marniejsze i marniejsze, i później już nie było więcej. Umarły albo przeważnie zabrano ich selekcją. Do gazu. Ludzie już było tylko 7, 5, też było 7, a kiedy szalał tyfus, to było tylko 3 już, a później przyszli nowi, ja już wiedziałam, z kim ja przybyłam tam i kim ja, do kogo ja należę, już sama nie wiedziałam, kim ja jestem po prostu. I teraz tak, ale to jeszcze jest daleko. To jeszcze w ogóle sobie nie wyobrażałam w Warszawie, że kiedyś będę w takim miejscu. Już zaczęli mówić, że jest jakiś Oświęcim, że to jest najgorsze miejsce. Mieliśmy maszynę do pisania w domu i spaliło się nam wszystko, a ta maszyna jakoś uratowała się. Mama moja, była śmieszna, no, ojciec uratował sobie tą maszynę, a mama uratowała wagę. Mieliśmy taką piękną, miedzianą taką, to błyszczało jak złoto, te talerze, te wagi, te odważniki. Jeszcze mówiła, jak mi ciocia jedna napowała, ale czy ta pola sobie uratowała, wagę sobie uratowała z pożaru. Także mama naprawdę trzymała się tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich pojęć, jakie były normalnie, na ile było można. Nie panika, nie strach, będzie dobrze, przetrwamy i w miarę być tym, kim się było. I w miarę, znaczy ja mam ustąpić. Jak nie ma jeszcze jednego posłania, nie ma jeszcze jednego materaca, to jest normalne, że ja będę spała na podłodze, jakieś szmaty mi podłożą i tyle. A później jak stworzyło się getto, ludzie musieli opuszczać swoje domy, swoje wszystko, co tam mieli w tych domach meble i wszystko. Nie mogli tego zabrać, w 2 godziny trzeba opuścić ulicę, gdzie Żydom jest zabronione mieszkać. Tylko dzielnica dozwolona dla Żydów. Na szczęście ten pokój, co znaleźliśmy w tej dentystki, zostaje w getcie. Nie musimy się przenosić, ale też nie mieliśmy z czego tak dużo przenosić. Tam parę topołków, było bielizny czy ubrania, co się udało uratować. Moi bracia to wyrzucali przez okno, kiedy dom się palił. Jeden stał w domu, mama wiązała to boki, jeden wyrzucał, drugi podbierał te topołki. To był początek, te topołki. Tak. I starała się. Wszystko, żeby było tak, jak trzeba, żeby było, a co jest wokoło, to jest. I jakoś trzeba to przetrwać. I to było też dla mnie taką nadzieją, taką pewnością życia, że mama to wszystko utrzymuje, tak znaczy, że nie wszystko już jest takie, a i tak nic nie będzie. No i
Marek od razu zaczął, że ja się muszę uczyć, że nie mogę zostać analfabetką. Skończyłam drugi oddział powszechny, czytać umiałam. Ja się bardzo szybko nauczyłam czytać i nawet mówił ten młodszy brat mój, jak on, pokaż, że umiesz, pokaż. No czytam tak płynnie, a ten mówi, no ta, na pewno nauczyłaś się na pamięć, tego nie czytasz. A ja czytałam, to była prawda. I Marek mnie uczył. Trzeba ukreskowany, zwykły RZZ z kropką i muszę pisać zdania, żeby te słowa używać po trzy zdania na każdy przecinek, na każdy przed który, przed jak, przed gdzie. Wszystko to zdania, o czym, o tych dobołach, o tej skrzynce, od herbaty, taka była skrzynia, co herbatę się importuje. Tam to była nasza szafa, jeszcze przed kiedy te 10 miesięcy, ale muszę się uczyć. No i mówię, o 7 wieczór, jak w zasadzie 8 wieczór, godzina policyjna, to dosyć tego latania po schodach na podwórku z innymi dziećmi. Przychodzisz i zeszli do ubek, ja cię będę uczyć. Po 3 zdania na każde takie coś. A później wypracowania, dalej później. Ale też nie każdy raz i który po 3 razy w jednym zdaniu i tak. I ciągle mnie tresuje. Na każdy, jeśli zrobiłam błąd po raz trzeci, to 25 zdań. To już tak, ja już błędów, to już tu w palcach mam tą pisownię polską. Po prostu tak, jak ktoś mi pisze mail, jest tam z kropką zamiast RZ, albo na odwrót, albo który, u zwykłe, to tak jakby mnie ktoś ukłuł po prostu, tak, podskakuje. A! Chyba nie będę. Zaraz się będę tak pisać. No. Po 3 razy skończył. Wytresował mi mój brat, no tak mówił dobrze. No. I nie powtarzam tego samego słowa, ja po prostu boję się tego. Ja muszę przejść duży fragment, żeby jeszcze raz usłyszeć to samo słowo i od razu mam automatycznie inne. Bo on się wyśmiewał ze mnie i to bolało. I to było ważne. A na ulicach zajeżdżają ciężarówki, nagle zeskakują ci Niemcy, krzyk, stopa, ci schandlują tymi swoimi rzeczami, sprzedają. A tu nagle Niemcy na ulicy. Wszystko ucieka, gubią to, co sprzedają. I widziałam to przez okno. Napisałam kiedyś wypracowanie, brat mi kazał napisać, patrzę przez okno swego pokoju. I ja opisałam tę łapankę, jak oni zjeżdżają, jak ludzie uciekają, jak oni strzelają w ten tłum. I później zbierają mężczyzn z tymi opaskami właśnie i odjeżdżają. I znów wszystko wraca nam. I zrobiłam takie dobre, nie za długie. I nie powtarzałam się ani jednym słowem. Naprawdę wszystko myślałam, no tym razem on już nic nie znajdzie. Wyrzuć to nas natychmiast. To jest reportaż. Za to nas mogą posłać do Oświęcimia. Znowu się. Nigdy nie mogłam dogodzić. Ale tak. Ale później pod koniec, kiedy już zaczęło się to wysiedlenie, kiedy zaczęli już wyciągać ludzi, to mój brat, ja pisałam sama, od 11 lat zaczęłam pisać te wszystkie swoje wrażenia. Pamiętam, pisałam, jak to przedzierają się przez ten mur, ojciec przedziera się na ryską stronę, żeby tam jakoś chleb zdobyć, kartofle czy mąkę i przedziera się z powrotem i te dzieci czekają, te głodne. Ja dzieci się przekradały, bardzo dużo dzieci, małe dzieci. Łatwiej się przeskakiwały przez ten mur i utrzymywały rodziny zagłodzone, a później był strzał. To znaczy, on już nie wróci do tych dzieci. Takie pisałam. To on już nie wróci. Te dzieci czekają, ale on już do nich nie wróci więcej. To jeszcze nie było święcim czy Majdanek, że tłumy ludzi się pakowało z wagonów do krematorium, jak widziałam ten ogień z komina, gdzie się palą. To już nie było. To było takie. I Marek. Były takie do pokoju, takie trzy schodki coś, to on oderwał te schodki, tam położył najważniejsze dokumenty i to moje wypracowanie też. Znaczy to uważam, że to jest wartość, że trzeba to. Ale to się spaliło wszystko, cały dom, cała ulica, później, w 1943 roku, w kwietniu. No i teraz czytałam, ciągle mówili, że jest jakiś Oświęcim, ciągle jeszcze przed zamknięciem getta. Mówili, że jest Chełmno. Pierwsza nazwa to była Sobibór i Chełmno. Że w Chełmie wyciągają Żydów, zdzierają z nich całą odzież, muszą się rozebrać do naga i na ciężarówki i później ten gaz spalinowy z tych ciężarówek, tym oni ich zabijali. Myśmy chcieli wierzyć w Warszawie. W Warszawie się zebrało jakie 500 000 Żydów. Mama mówiła, to co, wszystkich zabiją, czy to jest możliwe zabić tyle ludzi?
Tak, jak tak mówiła, ja to bardzo lubiłam wierzyć. Ale jedna, światła nie było. Była kuchenka gazowa, jeszcze był gaz, później tego też już nie było. Ale to było z miejskie, to u nas w Izraelu to są takie balony takie gazu, gdzie się kupuje. A to wtedy szło, tak jak jest elektrownia, tak była gazownia. To było. I myśmy ściągało się tą rurkę gumową i ten palnik w górę, ogień, i to było oświetlenie pokoju. Ja tak potrafiłam stać całymi nocami. Mama mówiła, idź już spać. Ja już idę, już za chwilę. I tak całą noc, aż nie skończyłam książki. Czytałam Sienkiewicza i Prusa, czytałam wiersze Marii Konopnickiej, ja znam na pamięć Janko Muzyka, swego nie, cudze chwalicie, swego nie znacie, Quo Vadis czytałam. No, ja nie chciałam słuchać o hełmie, lepiej było mi czytać to, tam było ładnie, tam ludzie się ubierali, tam ludzie się kochali, nie wiedziałam, co to jest, ale bardzo lubiłam o tym czytać. Mieli co jeść, no, nie pili przypalonej mąki zamiast herbaty, no i tak. I te właściwie wartości w tych książkach, które czytałam, Elizę Żużkową czytałam nad Niemnem, Placówkę Prusa i to. I w Placówce Prusa jest coś, co ja sobie przyjęłam na siebie. Tam jest jakieś dziecko, rodzice gnają go do modlitwy, a ten bawi się i nie chce, ale w końcu mówi prędko zamiast tej modlitwy. Dziękuję Ci Boże, że był dziś dobry dzień, że mama mnie nie ukarała, że to. Ja sobie brałam co dzień w getcie. Kładam się spać z tym, żeby sobie wszystko wyliczyć, co było dobre tego dnia. Bo były różne rzeczy, ja byłam niegrzeczna, zawsze miałam, bo dzisiaj było tak, dzisiaj było dobrze. No i tak pamiętam te rzeczy przez całą. Mówię wam o tym, że później, kiedy było to wszystko najstraszniejsze w Oświęcimiu, to ja znałam te wartości. I ja wiedziałam, że one będą, jak ta wojna się skończy, ja ją przeżyję. I jeszcze głębiej to pojęłam, jakie ważne one są, kiedy było tyle okrucieństwa i tyle mordów. Pytają, jak ty się mogła przeżyć? Czy się chciała popełnić samobójstwa? Nie, ja chciałam. Już nie miałaś nikogo, dlaczego jeszcze chciałaś żyć? Żyłam, widziałam słońce i chciałam je widzieć jeszcze. I oprócz tego wiedziałam, że będzie inaczej. To już było, już jakby nigdy nie było więcej, ta rodzina i dom. A teraz było to i zostać się człowiekiem. Takim jak patrzałam, przyglądałam się na niektóre, jak bili, jak biły nawet więźniarki, które miały lepsze jakieś warunki w obozie i tak dalej. Wiedziałam, takim nie będę, takim nie wolno być. Miałam wtedy 13 lat, 14 lat, do 15. Ja myślę, że tam ja się stałam człowiekiem, naprawdę. Tam pojęłam też to, czego się uczyłam. Ale nie przyjmowałam tego, co mama mówiła. Znaczy, że muszę tak, te wszystkie maniery, te wszystkie rzeczy, tutaj ludzie pociągami zwożą na śmierć, a ja miałam się ukłonić, jak mówiłam, kim ja jestem, a ja miałam umyć nogi, zanim poszłam spać, wiecie, warszawskim, tak ja to odkrywała, koło której patrzała, czy umyłam, czy nie. A tu ja stoję przed tym wszystkim i mówię, ja bałam się, że nie zrobiłam tego, co powiedziała, że zauważy. A teraz mówię, czego ja się bałam? Czym ona mnie karmiła, moja mama wtedy? Co ona mi może pomóc teraz? Dlaczego mnie nauczyła żyć w takim piekle? Ale bo nie znała sama. No tak, ale ja ustawiłam mi matkę, mimo wszystko zawsze, naprawdę. Mama nie musiała na mnie krzyczeć, ani nie spojrzała się tylko na mnie, to ja miałam dość. Albo na najgorszym wypadku już, jak nie mogę sobie ze mną rady dać, to powiedziała, że powie Markowi. A Marek to był ideał, że był taki wspaniały uczniem, on był studentem, on pracował i uczył się, bo nie było pieniędzy, żeby dać na naukę. No i tak przechodzą dwa lata w taki sposób. No ale jeszcze pierwsze getto, po 10 minutach, był październik, 40 rok i wszyscy Żydzi muszą przejść do dzielnicy, gdzie tam, czy tam wolno. Część ma pieniądze, część ma krewnych, a część największa, nie ma gdzie, dokąd pójść. I leżą na trotuarach, ulic, na schodach, na podwórkach, żebrzą, chodzą po podwórkach, nawet jacyś sławni muzycy, sławni jacyś profesorowie, nagle w szmatach chodzą po podwórkach, kawałek chleba, całymi dniami, coraz więcej, ale leżą na tych trotuarach,
puchną z głodu, dzieci w ramionach, w szmaty na nogach, na głowach, już dawno już sprzedali te wszystkie swoje najlepsze, każdą rzecz, którą można było, która się dała sprzedać. Jeżeli oczu nie było widać spuchniętych twarzy, ciasno, tak ledwo można było przejść ulicę, żeby ich nie rozdeptać. Też mama mi zawsze mówiła, chodź ostrożnie, bo do lewo żyją, już jak ty ich potrącisz, to będziesz miała sumienie, że on z ciebie umarł. Nie biegaj. Trupy leżały, niedanurzano uprzątną. Przykrywano gazetami, kamieniami naokoło. Przychodził raz na kilka dni wóz, rzucało się do tego wozu, a później taki wspólny grób, wspólny dół na cmentarzu żydowskim. To jest moje dzieciństwo. To jest moja nauka. Te książki, ta literatura polska i to wokoło mnie. I będzie dobrze, wojna się skończy. Aż 22 lipca 1942 rok. Wszystko, co do teraz było tak strasznie źle, to jest jeszcze dobrze. Ale to się kończy. Zaczyna się inna fala. Troszeczkę razem, tak? Rozładowało się. Bo pan bateria w komerce kończy. Już, już. Tak, chcę się zajmować. Więc 22 lipca, 42 rok, wstałam rano jako bałagan w pokoju, wschodzą sąsiedzi, groza na ich twarzach taka. Okazuje się po kilku minutach, że są rozklejone plakaty bo na murach getta, że wszyscy Żydzi zostają wysiedleni, przesiedleni na wschód do pracy. Wszyscy, 500 000 ludzi, dzieci, chorzy. Wszystko. Panika. Prezes gminy popełnia samobójstwo. Dotychczas był taki posłuszny, wszystkie rozkazy ich wykonywał. A teraz nie chcą podpisać tego wysiedlenia, popełnił samobójstwo. Panika jeszcze większa, Bóg wie, dokąd nas prowadzą. Ubraliśmy wszystko na siebie, co się mieli najlepszego. Wszystko. Jeszcze jedna sukienka, jeszcze swetki, buty takie wysokie, że tam nam może nie będzie. Może nie będzie w co się przebrać. Żeby było nam. Mama wzięła koszyczek, do koszyczka wzięła butelki oliwy, paczkę cukru, takie kawałki cukru i mąki trochę. Teraz tego koszyczka mi wypuszczała z rąk dzień i w noc. To, ten cukier miał na sercu. Myślałam. I zaczyna się. Od tej chwili jest tylko kilka słów, które są całą treścią naszego życia. Już nie należymy do mieszkań, do książek, do rzeczy. Nie. My mamy być przesiedleni na wschód i niewiele można z sobą wziąć. Ale po co? Bo to było do obozu śmierci, ale nikt nie wiedział. Obóz śmierci nie tak jak oświęcił nawet. Wszystkich zabijali. Plus grupy mężczyzn zostawili, żeby te odzież tych ludzi zabili, żeby złote zęby wyrywać, jak po umarł, żeby... Była praca, jest książka taka, jedna czytałam, byłem w Treblince, jest po polsku, niedawno wyszła. Co tam się robiło z ludźmi, co tam nie było. Tak mój ojciec zginął, tak zginęli rodzice mojej mamy, jej siostry, jej dzieci, kuzynowie moi. Wszystko. Ja też tam miałam być. Ale mama moja nie dopuściła, żebym tam żadną powiem. I już poszliśmy do innego mieszkania, moja ciotka mieszkała na piątym piętrze, tośmy wzięli, że tam nie przyjdą szukać, że nie przyjdą wyciągać z tak wysoka. Przez nie wzięli tych wszystkich chorych, tych wszystkich półumarłych, oni mieli być pierwsi do pracy. To już było wiadomo, że chyba tak pracować nie będą, że to nie jest tak bardzo do pracy, to był znak. Ale nikt nie chciał domyślać się nawet, że się zabija wszystkich, bo to było za straszne.
Wierzyło się, mówią, że do pracy, mówią, że na wschód. Jeszcze dawali przepustki dla ludzi, ludzie, którzy pracowali, mogli pracować na jakiejś fabryce, gdzie robiono buty dla wojska niemieckiego, albo mundury się szyło, albo jak szpital na razie działał, żeby ludziom oczy zamydlić, że wszystkich się zabije. Więc jest szpital jeszcze, rannych się trzyma w szpitalu. Mówię, trzyma, nie leczy się. Cały czas jeszcze zanim było to wysiedlenie, nie leczyli. Bo po dwóch, trzech na jednym łóżku nieraz był umarły i dwóch żywych, czy na odwrót, razem do Marek opowiadał w domu, przychodził. Ale ci nie zostają wysiedleni. Oni mają zaświadczenia. I tak. Ojciec mój dostał taką pracę od wujka. Wujek tam był kierownikiem. Ten wujek to była jego fabryka, którą Niemcy przejęli. I on dał, bo trzeba było płacić łapówki, żeby się dostać do tych prac. Żeby się dobić do tego zaświadczenia. To było jak prawo życia. Lebensrecht. Prawo do życia. Pracuję, jestem produktywny. A teraz to tak. Ojciec dostał takie zaświadczenie, że to ma być kryciem, takie to się nazywało, krycie. Dla mamy i dla mnie. Żona i córka pracownika, Żyda produktywnego. Marek w szpitalu też miał zaświadczenie. Chilka wzięli do pracy na Umszlak pracy. Tam, gdzie mówiłam, że tą szkołę, to ciągle nazywa się, to była ostatnia stacja w życiu. Tysięcy ludzi, 350 tysięcy. I to było przed tą szkołą, to boisko, jak mówiłam, i te szyny, wagony, bydlęce zajeżdżają, mur. I żywy mur z esesmanów ukraińskich i niemieckich oczywiście przede wszystkim. Policja żydowska, polska z pałkami, dość okrutni też. Ci, co tam pracowali, byli okrutni. Przeważnie. Nigdy nie trzeba ogólniać, ale przeważnie. I teraz te słowa, które są jeszcze w ogóle mają jakiś sens, to jest wysiedlenie, blokada, akcja, Umszlak plac, wagony. Gwizd pociągu to było jak nóż w serce. Jakiś głos stamtąd, gdzie tylu ludzi wywożą. Tam, to straszne. Tam, jakiś koniec wszystkich końców. Zaczęliśmy się ukrywać. Te zaświadczenia, wzięli kilka do pracy na tym Umszlak placu. Tam pracowała grupa, że jak pociągi napychali ludźmi, bili, strzelali, ludzie padali. Trzeba, pociąg odjeżdżał, trzeba było pozbierać te rzeczy, które popadały, i tych chorych, i tych rannych. I to była praca. Miał 19 lat, wrócił do domu po raz pierwszy. To już był inny człowiek, inna twarz zupełnie. Mama mówi, co oni tam robią z ludźmi? Nie pytaj mnie o nic. Ja już wszystko zrozumiałam wtedy. Ja już zrozumiałam coś takiego, że już nic nie musiałam o nic pytać, tylko patrzeć w oczy mamy i od razu, zanim jeszcze powie, już zrobić to, co trzeba było zrobić. A co tam dużo trzeba było zrobić? Musieli się ukrywać. Te wszystkie zaświadczenia były nic nie warte. Niemcy blokowali część getta, jak pół miliona ludzi, to trwało kilka miesięcy. Część ulic blokują i zaczyna się tam akcja, wyciągają ludzi. Ludzie najpierw rozkazują zejść, kto schodzi, jak ktoś się schował za szafą, bo jakieś te drzwi zasuną jakąś szafą, żeby nie było widać, że tam jest jeszcze jakiś pokój i się ukrywać. Cisza musi być, cisza. Dzieci małych nie wpuszczamy do kryjówek, bo dziecko zaczyna nagle płakać i wydaje kryjówkę. Takie napięcie przez cały czas, ale i nadzieja, że nas nie wykryją, że nas w końcu nie zabiją. A te zaświadczenia nic nie mogły pomóc, bo oni później chodzili od mieszkania do mieszkania, na każde piętro, wywalali drzwi i wyciągali ludzi i znajdowali te kryjówki. Byli tacy, którzy im pomagali znaleźć te kryjówki wśród naszych i wyciągali ludzi. A jak dojdziesz do niego taki przed, taki jak śmierć sama, podasz mu jakąś karteczkę, że masz zaświadczenie, przecież ci głowę rozwali, żeś w ogóle doszła do niego, żeś spojrzała na niego. To tylko było schować się, nic innego. Piwnice, strychy, bo te zamaskować pokój to już się stało za bardzo głupie, naiwne. Tylko gdzieś pod ziemię, w ciemność, tylko ciemność. Cały dzień blokują ten część. Ktoś tam poszedł, tam gdzie jest blokada, poszedł kogoś odwiedzić wieczorem. To już jest tam blokada, to już on nigdy nie wróci, już go nigdy nie zobaczysz więcej.
I to po kolei, ja jeszcze jestem, a tu już moją ciocię wciągnęli z jej córką i tak. I każda blokada na naszej ulicy. Akcja. No. To już nic, niczego więcej nie potrzeba. I tak dzień po dniu, każdego dnia wieczorem wchodzi się do jakiegoś innego mieszkania, opustoszałe mieszkania, rzeczy na podłodze, rzeczy, fotografie, listy, książki, pieża. Wszystko się wałęsa tak. Tutaj byli ci ludzie, tu oni żyli, już ich nie ma. My teraz przychodzimy wieczorem po takim całym dniu w kryjówce, duszno, wiele ludzi razem, ciasno, bez jedzenia, tylko kawałek cukru, trochę wody, ale wieczorem schodzimy. Ojciec przychodzi z tej pracy, chwilę i Marek. Ciemno, czyjeś mieszkanie, już wiedzieli, gdzie my jesteśmy, wiedzieli mniej więcej, gdzie nas znajdą. Tylko pierwsze słowo jeszcze, zanim weźmie do mieszkania, już na ulicy. Wszyscy jesteście jeszcze? Nikogo nie znaleźli? Nikogo nie wybrali? Nie, jesteśmy, całujemy się, jeszcze żyjemy. Mama robi ogień jakimś piecyku, taki blaszany piecyk z rurą taką. Spala, co by nie było, co by się dało spalić, ogień zrobić. I wodę gotuję gorącą, czyimś garnek i wszystko to, co było wczoraj, przedwczoraj do innych ludzi należało, teraz to są martwe garnki, martwe talerze. Po nich, mama, nie wiem jak ona miała jeszcze, jak ona mogła to w ogóle jeszcze, jak miała siłę wewnętrzną, żeby się pozbierać potem i to zrobić, zagrzać prędko tą wodę i mąkę zamieszać z wodą i takie kluski na wodzie gotuje. Każdemu po parę tych klusek daje. Jakie wspaniałe były te kluski wtedy. Kluski z mąki z wodą na gorącej wodzie. Nie możesz powiedzieć, daj mi jeszcze łyżkę, bo przecież nie było. Chilek nieraz mówił, że on już jadł, nie potrzebuje, on nie jest głodny. A tak patrzał, to tylko połykał ślinę i tak. I tak przychodzi dzień po dniu, miesiąc czasu. Już tylu ludzi powyciągali, już co tam się wszystko nie nam opowiada o tym różnych pracy, o tych wagonach i o tym i łapówki i tam, żeby wydostać się sam. I jednego dnia po miesiącu zeszliśmy wieczorami, nie było akcji. Zeszliśmy ze strychu, odetchnąć trochę powietrza. Ojciec przyszedł, Chilek przyszedł, staliśmy cała czwórka tak. Ta ulica już nie była podobna do tej ulicy. Już to było taka jakiś strach, jakaś śmierć była ta atmosfera na tej ulicy. I my jakbyśmy nie byli z sobą więcej. Wyszliśmy z tej dziury, gdzieśmy się chowały z ciemności i stoimy. I co? Ale jesteśmy. I nagle zajeżdżają na rykszach cztery stron ulicy Niemcy, Ukraińcy, Litwini. Niemcy wtedy byli w czarnych mundurach i czapki z trupią główką, to już wiedzieliśmy, że ci są najgorsi, że przychodzi najcięższy etap. W każdym razie jesteśmy pierwszą czwórką, zaczyna się inna faza zupełnie. Z powrotem nie ma. Nie ma już dojścia do strychu. Nie, nie, to był raj, tam nie. Jedna droga jest tylko, na uszach, do wagonu. Kolumna rośnie. Wracają z pracy mężczyźni, ci co szmuglują z fabryk polskich, pracują razem z Polakami po alińskiej stronie. Oni Żydzi zanoszą na różne wartościowe rzeczy, odzież, a Polacy przynoszą mąkę, cukier, chleb i oni to przenoszą do getta. Było ryzyko, ale doszło. Teraz lubili zasadzkę ramię. Tak jak wracają z pracy, wprost ustawiają w kolumny. Zamiast do domu, do jakikolwiek dom, jakikolwiek jeszcze gdzieś czeka rodzina, jeszcze są, ktoś jeszcze jest, to już tam nie pójdzie, gdzie ustawia się kolumna i na uszach wraz i do wagonu. Pierwsza czwórka, ja, mama, ojciec, chyba. Mama szczepie mi policzki tak, żebym miała rumiane policzki, że jestem zdrowa, że będę mogła pracować. Jedziemy na rolę, będziemy pracować, tylko musisz wszędzie powiedzieć, że masz 17 lat. Dzieci nie potrzebne. I tylko patrzę, czy uwierzą, że ja wyglądam na te 17. I te warkocze, miałam takie warkocze, tutaj wypięła mi koronę z tego. Tak, Niemcy z obu stron tej kolumny, karabinami w nas wycelowanymi. Każde najlżejsze poruszenie to od razu strzał i koniec. No i prowadzą nas na uszach pracy. Na to przeklęte miejsce, na ten miesiąc. Po miesiącu męczarni
ukrywania się w takiej dusznocie, w takiej ciasnocie, też trafiamy tutaj. Teraz jest nas los, los taki sam. Pełno ludzi, których złapali za dnia, tysiące. Szukają jeden drugiego, gubią dzieci. Gdzieś szukają wody, gdzieś szukają, żeby się ukryć. No taki jakiś bałagan, taki chaos taki. I nagle Niemcy wyciągają na środek placu krawi maszynowe i celują w ten cały tłum. Staje się cisza taka, jakby prąd elektryczny w powietrzu. Tam pięcie takie. Teraz ojciec obejmuje nas, tak przytula do siebie. Sirek musiał odejść, bo jego praca Jezus powinien wprzątać trupy. Ale zostaje z nami, on już zostaje z nami i on nie szuka ratunku. I tak mi trzymał ojciec. Patrzymy sobie w twarz, w oczy, po raz ostatni za chwilę. Jeszcze przeszła mi taka myśl w głowie, że tutaj teraz umrę pod szkołą mojego brata w Warszawie. Przecież są jakieś pociągi, ciągle się mówi o wagonach. I tak. I nagle mama, całkiem spokojna, przy tym ciągle mówiła, że idziemy na rolę do pracy. Patrzcie mi w oczy. Każdy człowiek musi kiedyś umrzeć, mówi. My umrzemy teraz razem. Nie bój się, to nie będzie straszne. Czułam całe człowieczeństwo w sobie. To ostatnie objęcie razem. Żadnych żalów nikt nie ma, żadnych pretensji. Już byłam grzeczna, już było wszystko najlepsze w porządku. Tylko ostatni ten, to objęcie tym mężczyzną. Wszystko jakby było poza mną, śmierć nawet. Byłam ponad tym lękiem przed śmiercią. Pamiętam to dokładnie. No i nagle zajeżdża pociąg, gwizd pociągu. I nie trzeba nas zabijać na miejscu. Rzucają się na nas jak dzikie zwierzęta, kolbami karabinów, pałkami, tłum pchają, tratują jeden drugiego. Mama bierze mnie za rękę. Taka była też mała jak ja, ale bardzo cicha, bo nie mówiła tyle co ja. Bierze mnie za rękę, brata za drugą, był taki wysoki, taki miał włosy, takie loki. Tutaj ten ma blaszany numerek, że on tutaj pracuje, czyli jakaś ochrona niby. Ojciec jest za nami. I tak w stronę tej szkoły, w odwrotnym kierunku od pociągu. To był straszny ten strach taki. Ale ona idzie tam, gdzie nie trzeba, tam, gdzie nie wolno. W pewnej chwili grupa policjantów okrąża mego ojca. My już nie mamy w ogóle dojścia do niego. Naokoło policja, ojciec miał 47 lat wtedy. Biją go bokami. Jeszcze widziałam, jak broni się. A później widziałam, że pochyla się i te pałki z wszystkich stron mojego pleca. Nie było go więcej. Nikogo już nie było więcej. Wszystko już było zatkane do wagonów, tylko ranni, trupy, rzeczy, co powypadały ludziom. Czyli zaraz krzyczeć nie mamy. Coś ty zrobiła, oni to znają każdą dziurę, każde miejsce. Zastrzelą was i nie powiedzą wasze trupy uprzątać. Chodź do wagonu, chodź do pociągu, co będzie z wszystkimi, niech będzie z nami też. Ja też chciałam. Ja wierzyłam, że tam gdzieś będzie do pracy. A tutaj strasznie się mama przyjdzie za chwilę, taki Niemiec zastrzeli nas jak psu. Nie, mama była zupełnie spokojna. A przedtem mówiła, że na rolę jedziemy, a teraz powiedziała, jakie głupie dzieci wy jesteście. Ten pociąg to śmierć. I on nas ukrył, nie miał rady, w takim kanale. Mały taki kanał, jak przykrył tą płytą żelazną. Mało, żeśmy się tam nie udusili. Ale było mi dobrze tam, że tak jak jestem odcięta od tego zewnętrznego świata. Nie ma ich tutaj. Te kanale nie ma ich. Aż niedługo to trwało. Przyszedł, że pociąg już odjechał i została się garstka ludzi w szkole tam, w tym budynku szkolnym, żeby też możemy. No i przeszliśmy tam. Mama zaczęła chodzić do policjanta, błagać, żeby nas wyprowadził z tego szlaku i oni wyprowadzali, ale była cena 10 tysięcy złotych od łebka. A myśmy nie mieli pieniędzy.
ale jakoś od jednego świata drugiego idzie, rzucają jak piłkę, wstawała i znów, jakoś wierzyłam, mama coś znajdzie, mama coś zrobi, że ja stąd wyjdę, że my stąd wyjdziemy. No i rzeczywiście, jeden policjant zgodził się za złotą obrączkę mamy, za, powiedział, że ma 2 kilo ryżu w kryjówce i garnitur ojca i wyprowadził. Chwilę mu wyjdzie, bo był pracownikiem tam. Ja się pytałam, mama, po co jemu jest ten garnitur teraz, komu jeszcze potrzebny garnitur? Mama mówiła, teraz nie ma czasu na takie pytania. I znów trzeba się było ukrywać i znów tak, aż pod koniec września ustały te blokady. Wywieźli, jeszcze była selekcja w Warszawie, taki kocioł na ulicy Miłej to się nazywało. Okrążyli kilka ulic, zatkali wszystkich, co jeszcze zostali tam, no po prostu na schodach wszędzie. Pamiętam, fale ludzi przechodziły na klatce schodowej, na schodach, gdzie siedziałam z mamą, przechodzili przez nas tak. I była selekcja po środku jest i parę, kilka dni to trwało. W końcu ukryliśmy się na strychu i to dzięki temu zostali. 150 tysięcy Żydów wtedy wywieźli z tej selekcji. Już wiadomo było Treblince, już całe getto to już tylko były 2-3 ulice i z jednej ulicy na drugą to trzeba było przejść. Godzinę wolno było być na dworze rano, godzinę wieczorem, kiedy się szło do pracy. I jeśli chcesz przejść z ulicy na ulicę, to albo przez strychy, to bardzo często Niemcy tam pracowali też i rozstrzeliwali ludzi, albo z placówką, znaczy z tymi, co szli do pracy i wracali. Zwłaszcza kiedy wracali z pracy, to można przejść było na inny teren. Cilek i Marek pracowali na obu tych, na tej placówce, co wychodziła na ryjską stronę w tym momencie. W każdym razie po tej selekcji przyrzekli, że teraz jest koniec tych łapanek, że ci, co zostają, będą pracować i więcej nie. A jak oni przyrzekali, zawsze przyrzekali, że jedziemy do pracy, przecież kiedy jechali, nas wolili, żeby nas zabrali. I jak żeśmy wyszli z tego strychu, Hiller spotkał swą, on miał taką miłość w diecie, Helę, Hela. Hela była z Bydgoszczy właściwie, była z rodzicami, bo bardzo dużo ludzi uciekało do Warszawy. Myślało się, że Warszawa jako stolica, to łatwiej będzie przeżyć wojnę. I jej rodziców w tej selekcji właśnie zabrali. Hela miała 20 lat i Hiller też miał 20 lat. I oni się weszli do jakiegoś mieszkania, kiedy już Hela była tam. Była, no to się nie mieszkało, to się było przecież. I pracowała, ona była, gdzie się szyło te mundury właśnie. Taka była szczupła, zgrabna dziewczyna, zdolna, śpiewała tak pięknie te różne piosenki, różne szydełkowane rzeczy, takie wzory takie umiała. A w 80 później, jak te blokowe mają własne pokoiki, zobaczycie w tych barakach, to są 2 pokoiki przy wejściu. Jeden to był blokowy, a druga to była jej sekretarka. I to były też więźniarki, ale one tam w tym drugim pokoiku to przynosili chleb. Tam one dzieliły ten chleb na 4 porcje, ale przedtem trzecią część tego buchenka chleba wyprawy dla siebie. I za chleb, to był jak dolary, jak pieniądze posiedziły. Mogłeś u innych, co pracowały w magazynie, mogłeś tam jakieś podszochy dostać, jak dałeś tą porcję chleba, czy buty jak ci ukradli, czy tą miskę, żeby zupę dostać jak ukradli, to za ten chleb, za porcję chleba, czy 2, to mogłeś, a one miały. Oprócz tego one miały zupy też kradły, dawały, jak dzieliły, to dawały zwierzchu, tą wodę taką, a jak kocioł już było, to biorąc te trochę, zamykały kocioł. I tak się ludzie pchały, kobiety biły, żeby tam z dołu jeszcze dostać coś, gdzie coś jeszcze jest, nie sama woda. No ale tak, teraz jesteśmy, ja tu byłam, teraz chwileczkę. No, on znalazł Helę i w takim właśnie mieszkaniu, w każdym pokoju ktoś, coś jeszcze był jakiś strzęp jakiejś całej wielkiej rodziny. Ja pamiętam te panie dwie, to już były wszystkie ich krewni, mąż, dzieci, wszystko już poszło, one jakoś jeszcze żyją w innym pokoju. Była jakaś matka, to była rodzina nawet, ojciec, matka i córka w moim wieku, Jadzia nazywała się. Jadzia była taka wysoka, piękna dziewczynka, pisała. Taka inteligentna, no skąd ja do niej, ta matka jej też, taka jakaś uczona. Moi rodzice, więcej ta moja mama szczególnie, była prostą kobietą, była wspaniałą gospodynią i była mądrym człowiekiem bardzo, ale nie tak jak Jadzie matka. W każdym razie Hela pewnego dnia, no to oni się pobrali, jakiś sąsiad, taki religijny,
pobłogosławił i to był ten ślub. To było w listopadzie 1942 roku. Później Hela któregoś dnia miała pomysł, żebyśmy się zrobili taki konkurs, ja i Jadzia, która napisze lepsze wypracowanie na temat życia w getcie. A ta napisała ładnie, napisała, że będzie opór, że my się zemścimy, że ta, ta, ta. A ja napisałam tak, jak wyglądają te ulice i te puste domy, tak jak to naprawdę było. No ja wygrałam wtedy. Wygrałam, bo Jadzia zginęła w Treblince, to w ogóle wygrałam. Wygrałam. Tak. No ale na razie żyjemy, nadchodzi zima, Chinek i Marek pracują po paryskiej stronie. Przynoszą cukier, dają mąkę i zaczyna się mówić, jest klęska pod Stalingradem już też, że na wiosnę zlikwidują getto. Warszawa musi być oczyszczona od Żydów, Judenrein po niemiecku. I wtedy organizuje się to powstanie, ten bunt. Przedtem ludzie bali się, cokolwiek zrobisz Niemcowi, to całe bloki domów pozabijają. I to będzie przez tego, który coś tam rzucił się na Niemca. A teraz już wszystko było wiadomo o Treblince. Ci ludzie już nikogo nie mieli na świecie więcej. I czekała ich Treblinka, nic innego. Das, mnie też, tak samo. I zaczęli budować bunkry pod ziemią, pod piwnicami. Mama zrobiła jedzenia takie, szykowała z tej mąki i cukru, co nam przynosił Marek i Chilek. Jakieś suchary, jakieś ciasteczka, żeby długo, że będziemy długo, nawet może kilka miesięcy jeszcze potrwa ta wojna. Kilka miesięcy, ona się trwa dwa lata i będziemy mieli co jeść. No i czasami jeszcze dawała z tych zapasów, co robiła mojej bratowej, takie ciasteczko, czy trochę prawdziwy cukru, a nie sacharynę do tej tak zwanej herbaty z mąki. Kuzynka też była jedna z nami. Córka siostry mojej mamy, Halina też, o dwa lata starsza ode mnie, też została poświęcona, zginęła. Lepiej nawet wyglądała jeszcze ode mnie. Tak. I mama dawała nieraz, im dawała takie ciasteczko, taki sucharek, cukier do tej herbaty. A mnie nie. Mnie nie. Tylko ten chleb, ten co był z tej sieczki i za sacharynę, nic dobrego z tych zapasów. Byłam strasznie zazdrosna. Patrzyłam tak, ale nie śmiałam powiedzieć, ale mama widziała na mojej twarzy. Pewnego razu spojrzała, tak widziała i mnie tak powiedziałam, popatrz, one nikogo już na świecie nie mają. Ja ich nie mogę kochać tak jak ciebie. Rozumiesz? No zrozumiałam. Było mi wstyd. Tak mnie jeszcze mama uczyła do końca. A długo jeszcze będę miała mamę, to zaraz zobaczycie. No i zaczyna się 18 kwietnia, zaczyna się to powstanie, schodzimy do bunkru, nie wychodzimy już z niego 3 tygodnie, zamienia się dzień na noc, żeby te krzyki, bo była ta już ta ciasnota taka, żeby nie słychać było krzyków na zewnątrz, żeby nie nakryli bunkru. I tam już tego prowiantu, Marek powiedział, żeby nie brała mama tego wieczoru, bo są złe wartownicy tych pracowników, tam byli tacy, co ich pilnowali. Że oni to jej zabiorą i pobiją. Każdego dnia byli inni. Jutro chyba będą lepsi, może to ja to przyniosę wam. Ale jutro już nie było. Marek by został tam, na tamtej ulicy, daleko, na Nowolipiach, a myśmy byli na Miłej. Już nocy nas obudzili ci z tych powstańców, takie warty już były. Schodzi do schronu. Całe getto jest oblężone, okrążone przez Niemców. Zeszliśmy wtedy 18 kwietnia. To była Wielkanoc, zaczyna się Wielkanoc wtedy nasza. Nasza, mówię, bo u nas inaczej się prowadzi te święta. Schodzimy tam do tego schronu. Jakiś tam, nie wiem, jakby tunel taki, ja nie wiem, jak ja tam weszłam, jak nie umiała sam wyjść na pewno, ale już nas wyjęli. Zatroszczyli się o nas, żeby nas wyjąć. 3 tygodnie tam. Już nieważne było dzień i noc, że będziemy krzyczeć. Oni już nie szukali. Oni wrzucali bomby palące w domy i ludzie się palili żywcem albo dusili się dymem. Nasza kryjówka, nasz bunkier był pod gruzami innego domu, który był zbombardowany na początku wojny, jeszcze to się nie paliło, ale nie mieliśmy co jeść. Kawałek cukru i trochę wody. 3 tygodnie na prycach takich byliśmy. Jeszcze się nazbierało trochę ludzi, bo nie do wytrzymania po prostu. Piekło.
aż pod koniec już tego trzeciego tygodnia, to już dym się wdzierał do środka i nie można już było utrzymać, bo co chwila ktoś padał, mdlał, tylko tak ha, 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 ha. I no, półprzytomna. Mama nagle zaczyna targać, no wstawaj, wstawaj, Niemcy nakryli nas. No to było takie okropne słowo już, już nas znaleźli. Walą do tego, nie otwieram, bo jakaś klapa tam nie otworzyliśmy i na przykład się dożyliśmy już. Ktoś zadenuncjował nas. Rzucili granat do środka. Spuścili drabinę i wychodzić. I byli nawet uprzejmi. Bali się w tym okresie, że w bunkrach już, że jest broń i będą strzelać. I były takie bunkry. W każdym razie pomogli wyjść na ulicę, maj, to był koniec powstania żydowskiego, wiecie. I chcę wam powiedzieć, że pierwszym powstaniem w całej Europie to było powstanie w getcie kwietnia 1943 roku. I to byli ludzie zagłodzeni, ludzie zaszczuci, ludzie, którzy umierali na wszelkie sposoby śmierci. Oni się zorganizowali i pierwsi uderzyli na Niemców. Teraz jest 70 lat. Teraz 19 kwietnia jest 70 lat do tego powstania. No, a ja wtedy miałam dokładnie 13, teraz mam 83. Ładne rachunek, nie? I tak. Wyprowadzili nas. Te domy spalone też wysadzili w powietrze, żeby między gruzami się nie można było ukrywać. Prowadzą nas na Ukrakas. Jeszcze zabili, zastrzelili kogoś starszego, kogoś słabszego, kogoś, kto mi się tak jakoś nie podobał. Wyprowadzą nas po raz ostatni. Tyle ludzi, nie tylko nas wyciągnęli wtedy z innych bunkrów też, na Ukrakas. Trzymam mamę za rękę. Boję się teraz jedynej rzeczy, żeby się nie pogubić w tym tłumie, żeby mamy nie pogubić. Chodzimy tak jak wąski korytarz jakiś po obu stronach tej kolumny naszej, Niemcy z karabinami w nas, po trupach po prostu, bo byle co to strzał. I trzymam tylko mamę za rękę, żeby się nie pogubić, żeby wejść z nią do tego samego wagonu, inaczej to już w ogóle nie ma życia więcej. Weszłam. Jest Chilek, jest Hela, jest Halina, moja kuzynka się nazywa Halina. Ale nie ma miejsca. Już nie mam innych problemów teraz. Biją mnie, bo stoję na kimś w nogi, wyciągam nogi, nie ma miejsca wsadzić z powrotem, w żaden sposób. No myślałam, że muszą wyjąć paru ludzi stąd, już nie można, nie zamknąć drzwi. Nie, nie, oni zaczęli bić tych, którzy stali przy drzwiach. Wszyscy cofnęli się do środka, upadli jedni na drugich. Tak było jeszcze miejsce. W taki sposób można było wpakować 100 osób, albo nawet więcej. A stało się jeden na drugim. Jak ktoś zemdlał, to nawet nie było miejsca, żeby upadł. I pociąg zaczyna jechać. Wąskie okienka, kto był wysokiego wzrostu, silny, zatyka swoim ciałem te okienka, powietrze nie wpływa do środka. Krzyki, wody, moczek jedzie powoli, prędzej, dokąd. Mama mówi do pracy, ja już wiem Treblinka, ale myślę, niech kłamie, niech powie każdy kłamstwo, tylko niech nie powie tego słowa Treblinka. A potem już było wszystko jedno. Już nie mogłam stać więcej. Upadłam. Ludzie padali jedni na drugich, jedni dusili drugich swoim ciałem. Nie można było ratować, było i ciemno, i ciasno, i... Jeszcze nieraz Polacy wrzucali butelki wody. Byli tacy, co pasali krowy, gęsi, coś jakiego. I napierali jeziora, gdziekolwiek woda, która właściwie nie była do picia, albo był skarb. I ci, co stali przy ognie, to oni wyrywali to z rąk innym. Wreszcie też upadło. Już nie mogłam więcej. Ludzie inni upadli na mnie. I niczego nie czułam. Było mi dobrze. Miałam tyle ubrania na sobie, już mi przestało ciążyć, już mi przestało być ciasno, już przestało mnie męczyć pragnienie. Mama ma butelkę z płynem jakimś i to był olej, a nie woda. Jakie to było straszne patrzeć na tą butelkę oliwy wtedy. Ale już nic mnie nie męczy więcej, już nic nie czuję. Już nawet ktoś pada mi na twarz i zaczęłam się dusić. I wtedy jakaś siła zwierzęca chyba obudziła się we mnie. Zaczęłam się szarpać, uszarpałam się z butów zasznurowanych takich dotąd. Buty zostały po tym ludźmi, a ja się wydostałam z tego. Stanęłam na tym całym stosie. Zrzuciłam z siebie prawie wszystko. I dotarłam do okna.
pod oknem stało dwóch SS-manów, SS-manów, Niemcy. Wyciągam głowę, wychylam, bo noc już, żeby powietrze oddychać. Dwóch stoi, kiedy się tak nachyliłam przez okno, lufa karabinu jego, tutaj chyba. Nie zastrzeliłem, mnie to się nic nie obchodziło, tylko chciałam oddychać powietrzem. Nic. No i wreszcie zajechaliśmy. Nie Treblinka, Lublin. A, to nie zabiją nas, to Lublin, to nie Treblinka. I trzeba wychodzić, wychodzić tak wysoko do góry, bo wagony takie będące tak wysoko i zeskoczyć, a tu już nogi mnie tam bolały, to już byłam potratowana, miałam nogi, co ci ludzie leżeli na mnie, to co wyrwałam się spod nich. Nie mam ubrania. Po ciemku szukam swojego ubrania. Gdzie to znajdziesz po ciemku? Tyle rzeczy. Znalazłam i wyciągnęłam coś, to był męski płaszcz. Wziąłam na siebie, tak jak byłam prawie naga, ten płaszcz i bosa. I jak zeskoczyłam stamtąd, nie wiem, na dworze padał deszcz, błoto. Chciałam po prostu lizać to błoto. Takie miałam pragnienie. No i kolumna ludzi, już nie wyglądamy, jak wyglądaliśmy, nikt. I nie wiemy, ale nie wiemy, że to jest też obóz śmierci. Znaczy nie tak jak Kolumna, ale obóz, gdzie są komory. I gnają nas. Już po drodze, przede wszystkim nie mam butów i nie mogę chodzić. I brat mi pomaga chodzić, podtrzymuje mnie. I nasza mama, ci co nie mogą chodzić, rozstrzeliwują. I mama się pochyla nad jakąś kobietą zabitą, zdejmuje z niej pantofle na wysokich obcasach, żeby wyglądała na 17 lat. I mam chodzić teraz w pantoflach na wysokich obcasach, a ja nie mogę w ogóle chodzić. I tak jakoś. W końcu mój brat się nade mną zlitował. Oderwał ten obcas. Został mi gwóźdź w nocy, w pięcie. I chciał drugi, ale już jest to. Nie, już nie można było. Stop, Niemcy, halt. I teraz. Mężczyźni na jedną stronę, kobiety na drugą stronę. Już nie masz tego najsilniejszego z sobą, tego, który ci może pomóc. Już w ogóle nigdy go więcej nie zobaczysz. Koniec. W każdym razie chwilę pocałował Helę, mamę, a do mnie mówi, pamiętaj, masz chodzić o własnych siłach. Nie opieraj się o mamę, bo ona padnie przez ciebie. I jeszcze w tej chwili akurat taki Niemiec trzasnął go pejczem. I to było jak po raz ostatni go widziałam. Ojca fotografii nie mam. Kilka fotografii też nie mam. A to są te ostatnie obrazy, które mam na całe życie. Mamy zdjęcie, się odnalazło u kogoś w Argentynie i mamy zdjęcie mamy. No i teraz jesteśmy same kobiety, tysiące, na takim dużym placu, Majdanek. Jeszcze po drodze mówili, że zabierają dzieci, to powiedziała, mama, nie chodź za mną. Zostań ty przynajmniej. A mama mówi, a ty wierzysz, że ja ciebie zostawię? Nie, ja wiedziałam, że ona mnie zostawia, ale nie mogłam chodzić. Jak zrobić jeszcze jeden krok? Jak już to jeszcze jeden but na wysokim obcasie, a drugi z gwoździem bez obcasa. I to jeszcze by bolało bez tego też. A co już nie? Tylko jak jeszcze następny krok ja robię? Nic więcej. I tak stoimy później na tym wielkim placu, z daleka widać baraki, druty, takie koczaste. I mama mówi, widzisz, tam jest powóz. Teraz pójdzie powóz, wezmą nas do łaźni na pewno, dostaniemy inną odzież i tam będziemy pracować, i tam dadzą nam jeść i pić. Tam taki wiatr straszny, mama przykrywała mnie swoim płaszczem. Tak. I już kiedy nas tam wezmą? Co raz przychodzili, brali grupki kobiet i tam one znikały w komorze gazowej. Myśmy nie mieli pojęcia, już się modliłam, kiedy już przyjdzie na nas kobiet. Kiedy? Jak długo jeszcze tak będziemy stali? Przyszła. Tak po dwóch stało się taka kolumna. Czyli ja, mama tak postawiła, ja i ta Halina, moja kuzynka, najpierw, a mama i Hela za nami. I tylko tak myślała się, jak ja robię następny krok. I nagle znalazłam się w łazie. Tak jak mama powiedziała. I byłam taka szczęśliwa, no nie zabijają nas, to nie jest komora gazowa. I zawsze przy takich sytuacjach, kiedy okazało się, że jeszcze szansa na życie, tośmy się obejmowali, całowali. I teraz znowu chciałam objąć mamę. Wszystko jest tak, jak mówiła, że będzie. Była Hela, była Halina, było jeszcze
różne kobiety z tego punktu, które znałam. A mama nie weszła. Nie wchodzi. Czekam, czekam. Co to? Nie wejdzie? Nigdy? Już nigdy nie będzie? Nie. Musi wejść. Czuję się ciepło i ciała pod jej płaszczem. A mi nie wchodzi, a też nie chcę pytać. Nie chcę słyszeć odpowiedzi, że nie wejdzie. I w końcu nie ma jej. I mówię, Hela, gdzie jest mama? Nie ma mamy. Ja jestem twoją mamą teraz. Nie. Nic nie rozumiem. To było całe życie, jakby mnie odebrali. Zaczęłam krążyć po tej łaźni, bo mówię, nie ma mamy, nie ma mamy, nie ma mamy. Tylko tylko. I tylko. No i od razu trochę tej wody się leje na nas i od razu przychodzą te różne funkcjonariuszki z tego obozu i walą po nagich ciałach, nie ma się czym leczyć, nie ma nic. Tak, wyrzucają na zewnątrz zimno, taki wiatr, przeciąg taki, rzucają odzież za małą, za dużą, niecinną, po prostu szał. Ja dostałam balową, elegancką, czarną suknię, tak jakby na ironię losu, taka, zabrali mi matkę i ubierają w balową suknię czarną, długą do ziemi. Hela, ja nic, ja stoję, ja nic, nie mam zdolna do niczego. Hela wciąga na mnie tą sukienkę. Znalazła jakiś pasek czy coś takiego, żeby ją skrócić, żebym sobie nóg nie połamała, żebym mogła chodzić. Ale mówi do mnie Halina, nie patrz na mnie, ja się boję twoich oczu. Ja chciałam z jej twarzy Heli, moją mamę wydostać. I długo tak było. A ona wszystko, walczyła za mnie o wszystko. Trzeba było walczyć o miskę na zupę. Było 800 kobiet i 150 misek na zupę. To najpierw zabijaj się o tą miskę, a później będzie się zabijał o tą zupę. W ogóle nie ma miejsca na podłodze. Wszystko siedzi, z całymi nocami się siedziało, nie leżało, ale jeszcze się mogłam objąć z Helą. I oni tam wśród nocy nie bili, nie przeklinali. To było jeszcze chociaż trochę taka ulga. Ale to, co zdobyła tą miskę, czy zdobyła to miejsce na podłodze, pilnuj, trzymaj, wszystko mi kradli, wszystko mi wyrwali z rąk. I ona nie zostawiała mnie. Jeszcze ta kuzynka moja mówiła, a Halina to nie chce walczyć o nic. Ty zostaw. Halina mnie zostawiła. Ona nie wzięła kruszki do ust, żeby mnie nie dać połowę z tej kruszynki. I tak razem. I później apel, rano apel o 4 nad ranem wychodzić, biją. Deskami, powiedziałam, że moją mama by tak biła, a się do mnie mówi, bądź zadowolona, że tu nie ma mamy, ją na pewno wzięli do bierania kartofli, do lepszej pracy. Do lepszej pracy. Tak. Jest apel jednego dnia, rano i wieczorem są te apele, jak jest deszcz, to trzeba zdejmować buty. Wszystko to też i pogoda, i natura, żeby nas dobijała. Wszystko, co mogło przydać cierpienia. I teraz pchamy się, żeby wyjść na zewnątrz, bo biją w środku w baraku, żeby wychodzić. Hela już wyszła, było jednego dnia. I ja pcham się za nią, bo ja muszę stać za nią. Albo przed nią, albo za nią. Ale musimy być razem. Piątkami się stało na pewno. 4 rzędy, 5. I taka żeby wyjść, stoję przede mną siostrzanka. I takim pejciem zamyka przejście. Spojrzałam i widziałam, co jest, a to była selekcja. A ta patrzała na nogi, tylko na nogi, bo wielu, co miało takie poturbowane nogi w pociągu, spuchnięte. I kto kuruje, to była cała ciężarówka przed barakiem i na tą ciężarówkę i do komory gazowej. A ja kulałam, ja miałam tu szrobek w nodze do tego gwoździa w ogóle też. I ten był. Ale patrzę tak na nią, nie wiem, czego chce ode mnie? Co, dlaczego mnie dajesz wyjść? Przecież jest apel, to trzeba wyjść. I tak się popatrzyła na mnie, się na twarzy dobrze wyglądałam. I popatrzyła na moje nogi, widziała, że mam pantofle na wysokim obcasie, jeden bez. Ona sobie pomyślała, chyba że dlatego ja kupię jej. I wypuściła mnie. Gdybym wtedy miała dwa normalne, takie same pantofle, to bym nie żyła. W każdym razie to było parę tygodni. Hela staje się słabsza i chudnie. I ja się stałam jej matką później, żeby mi nie umarła. Ja nieraz nie mogę, starałam się 2 razy dojść do kolejki po zupę, kraść się. Ale często dawałam swoją własną, mówiłam, przysięgałam, że nie mogę tego przerwać, bo chciałam się odsiąść.
aż zaczęli wybierać na transport do jakiejś pracy, w obozie pracy, nie w obozie zagłady i koncentracyjnej zagłady. I pierwszy transport, ani mnie, ani jej nie wybrali. Drugi transport nie wybrali, to uciekłam, bo chętnie nie wybrali, żeby z nią razem. Trzeci transport wybrali nas razem, byłyśmy takie szczęśliwe, że myślałam, że jako przejdę bramę Majdanka na zewnątrz, to już będzie znać, że zostanę przeżyć. Ale wśród nocy przyszli do baraku z psami, kolbami karabinów, wygnali nas na zewnątrz, znów jakiś apel, liczą nas tysiąc razy, jakbyśmy mogli uciec stamtąd i prowadzą nas do komory gazowej. No, zaczęły się niektórzy mówić, płakać. Ja coś nie wyszłam, że ja umrę. Nie mogłam sobie poobrazić. Nie. Weszliśmy do czekania, do środka, rozbierać się całkiem do naga, ułożyć tam gdzieś, powiedzieli tak dokładnie, dobrze. I zamykają za nami tą komorę, jesteśmy w środku. Trzymam Helę za rękę, patrzę jej w twarz, w oczy. Inne krzyczą, walą w te drzwi. Zamyślałam, jak to będzie umrzeć? Co to jest śmierć? Jak to przyjdzie? Jeszcze godzina, cała noc taka. Nad ranem przyszli. Kazali się z powrotem ubierać. I do pociągu. Prowadzimy do pociągu. Okazało się, że ktoś powiedział tak z tym mężczyzn, co tam pracowali, że czy im zabrakło gazu, czy coś się tam popsuło, zabrali nas wtedy do pociągu, do Auschwitz. Nigdy nie wiedzieliśmy, dokąd nas biorą, dokąd nas prowadzą. Znów pociąg, znów taki... Ojej, nie muszę mówić. I do Oświęcimia. Ścięli włosy, zrobili tatuaż taki na ręku. Olbrzymi przestrzeń. W baraku, powiedziałam wam na początku, że po 15, 16, a później mniej, później 7, bo już umierały, później te różne selekcje, różne choroby, głód, strach, ten widok tych ludzi prowadzonych do gazu, ten ogień z nich, i oddychać palonym mięsem ludzkim. I tak. Po 3 miesiącach Hela staje się szkieletem. Wszelkiego rodzaju choroby. Ja robiłam wszystko ponad siebie, żeby ją utrzymać jeszcze razem. Na przykład, jak trzeba było stać na pewno, było takie błoto, ona się mogła stać, więc ją stawiałam na swoich nogach, tak jak przychodził liczyć, dopiero podnosiłam ją. No i tak, jednego dnia była selekcja. Wszystkie Żydówki zostają na miejscu. Jest selekcja. Hela już nie może przejść, ona jest taka chuda, taka... I prowadzą nas pod łaźnię, na duży plac. Masa kobiet. Przed nami szereg takich oficerów, wysokich oficerów niemieckich stoją z tymi buciorami, tymi szapkami, tymi takimi tacy sztywni, tacy ważni, tacy panowie świata jak gdyby. I przyglądają się selekcji, jakby jakiś teatr. My nagle zupełnie, w pojedynczo. Jedna po drugim przechodzimy, stoją dwaj SS-mani i jeden pokazuje ręką w lewo na śmierć, w prawo jeszcze będzie żyć. Idzie do tej łaźni, ubrać się i z powrotem. Chodzę, zachorowałam się, że teraz to już utracę. Nie, bo drżałam ze strachu po prostu. Chciałam ją wszystkim swoim ciałem, kiedy przechodziliśmy. Może nie zauważy. Może jej nie zauważy. Już stoimy przy nim, kamienna twarz, ten zielony mundur. Ręka się podnosi, Hel na lewo, nie w prawo. W tej chwili nie bałam się niczego więcej. Nic. Złapałam ją, przyciskałam do siebie. Powiedziałam sobie nie, ja nie wrócę bez niej. Nie umrę teraz. Szłam całe swoje życie w sobie. Nie umrę, nie wrócę bez niej. I tak zaczęli się szarpać ze mną. Chcieli ją wydostać z moich ramion, nie daje. I tam jeden z tych esesmanów, który Taubą się nazywał, taki wysoki, chudy, taką twarz, patrzy na nią i mówi, a kim ona jest dla ciebie? A mówi, to jest moja matka, moja siostra, moja bratowa. Ja nie mogę żyć bez niej. Patrzy na mnie, to idzie z nią. Jasne, nie? Mój numer zapisali jej na listę śmierci, a ja stoję. I walczę z niej wszystkimi. Oni chcą wepchnąć do tej grupy. Tak się było też dziwne, że on nie wyjął rewolweru i mnie rozstrzelił, bo ja tu przerwałam całą selekcję teraz. I pchają mnie tam, ja się nie daję. W żaden sposób. Nie.
Jeden z tej grupy oficerów, to był zastępca komendanta obozu, Hessler się nazywał. To był okropny morderca też. Jeszcze jak tylko Hitler doszedł do władzy w Niemczech i powstały nim obozy w samych Niemczech, na politycznych takich, to on już był wtedy komendantem, on już wtedy był takim terrorystą. Ten mnie woła teraz. Kom, pokazuje mi tak palcem, żebym przyszła do niego. Ja do niego pędzę. Hele już wzięli w stronę na tych, do tych, co mają pójść na śmierć, ale czekają na mnie. A ja do niego pędzę i krzyczę z daleka. To moja matka, to moja bratowa, ja nie mogę żyć. Bo nie... I właśnie stoję już przed nim. Życie i śmierć jego łapa. A ten mówi do mnie, Schweigel, milcz. A kiedy już tam pokazuje mi ten ogień z krematorium z tych ludzi, co się palą. A jak będziesz cicho, to cię puszczę. Ja w tej chwili tak, nawet nie mogłam już uwierzyć, że mnie puści. I spojrzałam na niego i mówię, ja? Tak? Nadal się śmiać ze mnie wszyscy. Ale on zawołał tą, która trzymała listę, wykreślić nasze. Ja rzuciłam się na szyję. Po prostu oddaję, on mi daruje z powrotem życie i daruje mi z powrotem chwilę. To było niesamowite po prostu. Ale mnie trzasnął w twarz, padłam. A wróciłam. Hela powiedziała, Halina, ja już i tak nie żyję, ja już tylko oddycham twoim oddechem. Takie miały ręce jak same kości, same trup. Później ją zaprowadzili do szpitala, już nie mogła wstać z pryczy, na takiej nosze takie z prezentów, w błocie, na apelu każdy musiał być żywy i martwy. Tylko patrzała takimi wielkimi oczyma na mnie, jakby żegnała się ze mną, jak błagała o pamięć. Jak ona wtedy wyglądała, ta dziewczyna, 20 lat miała. Mam jej zdjęcie. I bracia się uratowali w Rosji, na Syberii. I ja ich spotkałam zupełnie przypadkowo. Ja mam same takie przypadki po wojnie różne. I od nich dostałam jej zdjęcie. To było dla mnie takim przeżyciem. No i tak. Hele wzięli do szpitala. Już mi nic nie chodziło. Musiałam mówić, że cały czas ja nie płakałam. Ja mam kamienie. Matkę ojca zabrali, matkę zabrali, Filipka zabrali. Teraz Hela już jestem zupełnie sama i jestem jeszcze większym kamieniem. Pierwszy wiersz, jaki napisałam, to są łzy. Już jestem człowiekiem, już mogę płakać. I tak mam już taka samotna, już mi nic nie chodziło, więc te inne już zdzierały ze mnie koc. Hela mnie broniła zawsze, nawet kiedy była taka bardzo chora. A teraz już mi też nic nie obchodzi. Tylko jedno, jeszcze ją zobaczę. Po paru dniach ta blokowa, taka była niedobra taka. Żydówka ze Słowacji, młoda, okrutna. Ja myślałam, jak może być taka młoda, ładna dziewczyna, żeby była taka zła. Zawsze myślałam, że ładny to jest i dobry, a brzydki to jest zły. Ale bardzo często jest akurat na odwrót. Wyobraź, to strasznie brzydka kapo nie uratowała życia. I była dobra dla mnie. Nie wiadomo dlaczego. Ale... Powiedziała, że mnie weźmie, kiedy będzie prowadzić innych chorych. Znaczy, był inny odcinek obozu. Od tego dnia nie zjadałam chleba. Chleba było, taka jakaś pajtka chleba, to było coś takiego, no, tak. Nie jadłam. Powiedziałam, uzbieram chleb, a połykałam go oczami. Ale uzbieram tego chleba i zaniosę jej, ona się wzmocni. Chleb był wszystkim, chleb był lekarstwem na wszystkim, chleb był pieniądze na wszystko, co można było osiągnąć, nawet papierosy. I tak pilnowałam, żeby mi w nocy nie ukradli spod głowy. I przyszłam do Heli. Leżała jak trup. Zupełnie zgaszona taka. A ja się założyła mnie, że stoję przed. Palinka, ty przyszłaś do mnie, przyszłaś. Położyłam ten chleb, nawet nie spojrzała na chleb. Ona już nie mogła jeść, ona tylko na mnie patrzała, tak jakby chciała wchłonąć mnie w siebie. Przyszłaś. Wygnali mnie sam. Więcej nie widziałam, ale jeszcze zapytałam tą blokową po paru dniach, co jest moją ratową. Bałam się, ona piła, przewinała, apel ustawiała. Nie ma jej. Nie, jeszcze muszę coś wiedzieć. Umarła tam na tej pryczy, czy ją zaplecie do gazu. Nagle spojrzała na mnie takim ludzkim wzrokiem. Tak normalnie, spokojnie powiedziała. Umarła. Czyli to chciałam wiedzieć. Czyli naturalną śmiercią. 20 lat.
No ja jeszcze mam długo, jeszcze różne selekcje, różne prace, żeby sortować rzeczy po tych zabitych i na wysyłkę do Niemiec i choroby różne. Aż 1 stycznia 1945 roku, kiedy już wysadzili w powietrze te komory gazowe i to krematorium, już Rosjanie byli bardzo blisko, zaczynało się zacieranie śladów tego, co tutaj, tych wszystkich zbrodni. Ja już miałam prawie 15 lat, miałam 15, już prawie miałam wszelkie szanse, że jak nie pozabijają nas w ostatniej chwili, zanim sobie pójdą, to przeżyjemy. I też to sam jeszcze jakąś niezłą pracę tam, gdzie przy kartoflach, tam była ta kapo, ta brzydka taka i taka zła. I ona akurat stała i musiałam kopać doły w takim błocie, tak nie mogłam utrzymać, ale w ręku tej łopaty. I ta nagle stoi nade mną. No, to ona przeklinała, biła, taką miała czerwoną twarz, bez rzęsu, bez brzmi, taka naprawdę była brzydka, Alwira. I patrzę, no ona stoi nade mną, Boże, co tu będzie? A ja nie pracuję, stoję na tym popacie, nie miałam. A ta do mnie, a ile masz lat? To jest bardzo niebezpieczne pytanie. A ja powiedziałam prawdę, nie mam. A ta zamiast nie bić, że ja nie pracuję, to mówi do mnie, że ma małą córeczkę w domu. A to może cholera. To jeszcze ma dom i jeszcze ma córeczkę w domu, jeszcze będą czekać na nią i się cieszyć, jak ona wróci. To myślałam i jej to powiedziałam. Ja już nie mam nikogo. Myślałam, że mnie naprawdę powie, jak co, jak ja miało się coś takiego powiedzieć. To zaczęłam płakać. I ona mi tam znalazła pracę, gdzie było centralne ogrzewanie w środku. Były takie baseny, gdzie się kisi, kapusty, coś. Tam pracowało 7-8 dziewcząt najlepszych, takich najzdrowszych. Tam. A później, jak był ten marsz śmierci, ja nie mogłam chodzić, ja już czułam, że koniec, że ja padam. Miałam przestrzeloną rękę, jeszcze mam, jeszcze powiem pod koniec, jedną sekundę. Ale nawet słyszał się, widziałam na oczy i tam mówię, a po niemiecku, co z tobą? I ktoś mnie bierze na siebie. I ona mnie wlokła, sama było tak ślisko, tak trudno chodzić. I tam mnie w całą drogę prowadziła. Nic więcej o niej nie wiem, Alwira. A to było później troszkę. Znaczy tak, teraz już nie ma krematoriów, nie ma komory gazowej, ale jak ktoś jest bardzo chory, to rozstrzeliwują na plecach. 1 stycznia 1945 roku, nowy rok, i nie wzięli nas do pracy, podeszłam pod druty, bo na sąsiedni obóz był też obóz kobiecy. I wolno tam było stać i rozmawiać jedna z drugą. I tam teraz była jedna moja taka koleżanka, przyjaciółka, opiekunka nawet trochę, bo ona była w wieku Marka, bo Marek z nią razem siedzieli na jednej ławce w szkole, także znała. I ona mi teraz pomagała, jak ukradli buty, ona była jako pielęgniarka, sanitariuszka na bloku, była w dobrych bardzo stosunkach z blokową, miała zawsze trochę więcej jedzenia i tak dalej. I ona mi też trochę dawała. Także chciałam mi teraz powiedzieć, że już teraz mam lepszą pracę i już mi niczego nie ukradli, już mam dobre palto i prawdziwe buty ze skórą, ze skóry, a nie drewniaki, takie jakieś ogromne. I tak ja ją wołam. Strzelił do mnie z tej wieżyczki wartowniczej. Celował w serce. Kula przeszła mi 4 razy. Tutaj weszła, tutaj sobie wyszła, tu jeszcze raz i tu stanęła. Między płucami a kręgosłupem. Ja tylko zastrzelił mnie, teraz mnie zabił, po tych wszystkich 5 latach, po tym wszystkim, co już przeżyłam, nie umrę, nie zamknę oczu, będę trzymać moje życie pięściami i zębami. Padałam, wstawałam po tym śniegu i do szpitala dorwałam. I wreszcie zdjęli ze mnie odzież, cała pokrwawiona, wzięli taki papier, taki jakiś bardzo szorstki, zakręcili mi rękę i już. Łęka już była bezwładna, tutaj nerw uszkodzony, 5 miesięcy tak było, tak. No i teraz przyjdzie ten SS-man i mnie zabije, ten lekarz SS-man. Jak ktoś poruszał drzwi, to już poruszał drzwi, a nie już myślałam, o teraz. W końcu przyszedł sobie. Mówi coś o mnie tam, mówią z tą blokową. Wskazują tak na mnie, a ten każe mnie przeprowadzić pod światło, więc ja mnie chce zobaczyć. No i mnie zobaczył. I pyta, co się stało? A ja mu mówię, chciałam wtedy, mam tu przyjaciółkę, tu wolno stać, zawsze pełno kobiet stoi.
i nie postrzegł. A ten zamiast mnie zabił, zaczął krzyczeć na tą rachunkę. A czegoś ty tej krwi nie obmyła? Natychmiast. I ubrać ją. I pod bramę ją przyprowadzić, żeby ją zabrali na męski obóz. Tam jest sala operacyjna mała taka. I żeby natychmiast wyjąć jej kurę z pracy. Że tacy różni mordercy, którzy się złożyli na to, że ja żyję. Zamiast mnie zastrzelić, mi posłano pracę. A ta mnie biła i myła, bo Maśka krzyczał na nią. W końcu byłam na tym męskim obozie. I tam była moja pierwsza miłość też. Był tam sanitariusz. Abram miał 24 lata. Miał takie niebieskie oczy, ciemne włosy. Włosów nie miał, bo były zgolone, wszyscy więźniowie mieli, ale były ciemne. No taki młody, taki pełen życia sanitariusz. Zawsze mój Daniel mówił mi po niemiecku, a później od razu po polsku, bo mój akcent, że ja mówię po żydowsku, przecież nie po niemiecku, już wiedział. No i tak jakbyśmy się znali całe życie, po prostu taka bliskość jakaś w jednej chwili. A później już nic. Nie dzień dobry, nie do widzenia, nie jak się masz, nic, nic. Idzie sobie, dochodzi do innych chorych, a ty jak się masz, dzień dobry, a do mnie nie. A tylko wchodzi, to tak, oczy nasze się spotykają, otwiera drzwi i później nic. On mnie nie zna, więc. Jeszcze, tam były dwie siostry, Polki, przeważnie Polki przychodzi w operację. Żydzi, jak Żydówka była chora, to się spalało od razu do gazu. A te miały jakieś operacje. I mnie on też pozwala na tą pracę. I ta siostra go pyta, a ty dlaczego tak do każdego podchodzisz i pytasz, jak się masz i to, a do niej nawet dzień dobry. Ja muszę rozmawiać z każdym pacjentem. Ach, mnie to ubogło. Też mnie bolało, że w ogóle mi to obchodzi. Co ja mam? Ja już tyle straciłam wszystkich najdroższych i najbliższych. To teraz mnie tak zabolało, że on nie rozmawia z każdą pacjentką, kiedy był dla mnie wczoraj taki przemiły, no. No i poszłam po operacji. Miałam kulę, bez znieczulenia. On był asystował przy tym. No i z powrotem na tą pryczę. Sama zbolała taka. Nikogo, nic. I nagle widzę, że coś, on się zbliża jakby w kierunku tej mojej pryczy, gdzie ja jestem. A myślę sobie, a chyba nie do mnie. Lepiej zamknę oczy i nie będę patrzeć, jak on będzie. A ten naprawdę podszedł do mnie. A oczy mam zamknięte, ja śpię. Udaję. A on mówi, boli bardzo? Ja nie odpowiadam. Ty nie śpisz. Ja widziałam, przed chwilą miałaś otwarte oczy. Nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie muszę z każdym sanitariuszem. No to powiedział mi, że coś między nami zaczynało się, co nie ma miejsca tutaj, w tym obozie i chciał się jak najprędzej oddalić ode mnie. Ale już się nie oddali. Wtedy, kiedy podszedł do mnie, miał przy sobie tą kulę, co mi z pleców wyjęli, zamieniętą trochę wady. Jak to jest moja pamiątka. I od wtedy byliśmy 2 tygodnie razem. Abraham mnie uczył z adresu, gdzie my się spotkamy, gdzie my się pobierzemy. Krośniewice, Kościuszkowska, 8. Tam mieliśmy się. No i później był ten wymarł z obozu. Jeszcze mi uciekł on z transportu, żeby mi przynieść buty, żeby mi przynieść jakąś odzież. Nie zostawiaj z którymi, bo chory zawsze pod koniec go wystrzeliwują. Idź, pożegnaliśmy się, nie zapomnij tego adresu. Jeszcze już kiedy stałam w kolumnie, Niemcy spalali ogniska takie, palili dokumenty. Po raz pierwszy, że palili nie ludzi, a dokumenty, ślady swoich zbrodni. To było wspaniałe widzieć na tym śniegu te ognie takie. I nas, kolumna taka ma nas wyprowadzać, bo wie dokąd. I dawno jakaś kobieta, ja mam 2 razy sławna w obozie. Raz przy tej selekcji wszyscy o mnie wiedzieli, a to, że jedna uratowała siostrę. Uratowała to mnie za mało pogrzebieństwa. Uratowała siostrę. A teraz też. Wiedzieli wszyscy, że zostałam postrzelona w tym miejscu, gdzie wolno było stać. I nagle wychodzi jakaś kobieta od rzędu i pyta, a gdzie tutaj jest jakaś halina z postrzeloną ręką? Pokazali mnie. Jakiś pan, jakiś mężczyzna, nie pan mówił się, no. Jakiś mężczyzna przerzucił przez luty dla ciebie jakąś paczuszkę. To był ten chleb, co on dostał na transport. I jeszcze tam coś. I to było ostatnie pozdrowienie od niego. I z tym zaczęłam chodzić. Nie wiedziałam, czy ja śpię, czy jestem trzeźwa, chodzę.
i myślę o niej, a później już o niczym nie myślałam więcej, i dzień, i noc, i nie wiesz kiedy dzień, nie wiesz czy śpisz, czy jesteś trzeźwy. No i wtedy ta Elwira, która mnie uratowała. No i tak, później obóz w Niemczech, i głód, i dwa obozy, i znów pociąg, i tak. Wreszcie 3 maja ubrali się w cywilną odzież, załadowali się na ciężarówkę, wystrzelili jeszcze w stronę kuchni, bo tam już się tłoczyły kobiety po chleb. I brama stanęła otwarta. Bo w pierwszej chwili nie czułam nic, niczego. Nie wiem, jestem wolna. Ale co? Kto? Mam jakby wypalona w sobie, w środku. Kogo mam? Nic. Dokąd pójdę? A w ogóle może to jest zasadzka. Może oni gdzieś tam siedzą i za chwilę udawali, że odchodzą, a później przyjdą i strzelają nas. Aż na zajutrz. Wyszliśmy, był maj, pachniały bzy, kwitły tak bzy. Był taki wiaterek lekki, łagodny. Szłam z tą cywilą, z tą, którą wołałam, kiedy mi postrzelili. I nagle sobie poczułam tak, że właściwie to jestem wolna, jestem człowiekiem. Cały świat teraz jest otwarty dla mnie. No i droga do Warszawy, z powrotem do Warszawy. Chwilę, kiedy byłam w szpitalu, lekarz jeden, który tam pracował, on nas znał z warszawskiego gieta i on mi powiedział, że chwilę został wzięty selekcją do kasy. To już było pod koniec, kiedy już mnie wyprowadzali do Chęcina, to się tego dowiedziałam. A później wróciłam drogami, nie drogami, bo było strasznie. I Rosjanie, trzeba się było przed Rosjanami też ukrywać, bo gwałcili po prostu. Myśmy spały po 10 kobiet w jednym jakimś miejscu, w jakiejś stodole czy coś, żeby się do nas nie mogli dobrać. Mnie mało nie zastrzelił tak jeden Rosjanin. Ja uciekłam. On najpierw wszedł i tak do mnie się zwrócił. Ja uciekłam. Tam gdzieś była obora jakaś, tej oborze pracowali Polacy. I tam uciekał. A ten przyszedł za mną. Stanął w drzwiach i tak z karabinem. A ty dlaczego? Co ty udzielała, to pamiętam, że powiedział. Dobrze. A ja mówię, on tak trzymał tą rękę, tak, z tym karabinem. A ja mówię, ja nie uciekałam. I traf tędy, bo tą rękę uciekła. No i takie różne były rzeczy, naprawdę. Aż w lesie dotarłam do Warszawy. Warszawa cała w gruzach. Nie można było nawet znaleźć kierunku, gdzie kiedyś był nasz dom, nasze mieszkanie. Nic, cegła na cegłę, bo oni też wysadzali w powietrze te spalone domy. I nie mam dokąd pójść, nie mam nic, nie mam pieniędzy, nie mam chleb. To jeszcze dostawałam po Święcimiu czy tam w Niemczech, bo w obozie dostawało się chleb na 10 osób, taki mały kawałek. Nieraz kreśniały zupełnie. A teraz skąd ja wezmę? Co będę handlować chlebem na ulicy, tak jak inni byli tacy, no, ale skąd ja wezmę pieniądze, żeby go kupić? No i szłam do komitetu, był jakiś rosyjski komitet, pomoc z jointu z Ameryki, to jest taka amerykańska instytucja dobroczynna, idę tam z tą celiną. No i po środku jest mi celina, patrz, to Marek. A ona co chwilę mówiła, że ktoś jest podobny do kogoś, kogo już dawno nie było. A teraz nagle, patrz, ten na rowerze, to Marek. Ja nagle nie chciałam się odwrócić, każdy ktoś jest do niej podobny. Ale ja wróciłam się. Tak, to był Marek. To był mój brat. Na rowerze. On wyskoczył z pociągu, wbiegł pociągu przez to okienko, został postrzelony w plecy tutaj. Wrócił, mój brat wyglądał bardzo, miał semicką urodę, to było bardzo niebezpieczne, taki naprawdę czarny, takie barwy grube i tak. W każdym razie nikt go nie zadomencjował, wszedł do pociągu, bez pieniędzy, bez biletu, konduktor go przepuścił, wrócił do Warszawy, do tego właśnie strój wąsa, co mój ojciec miał, że te wszystkie handlowe. I uratował się. On już, Warszawa w styczniu już była wyzwolona. Ja wróciłam pod koniec maja, czy początku czerwca, robiłam mieszkanie. Też ten strój pomógł i już miał, ożenił się też nawet. Więc ja się chciałam powiedzieć, cały czas opowiadałam bez końca o tym wszystkim. No jeszcze bardzo wiele rzeczy, ale już miałam gdzie być i co jeść. I brat. Zajmę na samym powiedziałam. No i później po roku, jeszcze się uczyłam, rok czasu w gimnazjum w Warszawie na Polnej, z Pińskiego, nie pamiętam tego. No i później weszłam do takiej grupy, która się starała wydostać do Palestyny. Wtedy jeszcze nie było Izraela. Nielegalny próg. I
tam też poznałam mojego męża, my jesteśmy już razem, aż 26 roku. Moje męże. Mam dwoje dzieci, trójka wnuków, już też dorosłych. Bardzo. Mówię bardzo, bo już mój starszy syn ma 62 lata. No. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć? Jeszcze jedną rzecz, która mi bardzo zależała. Była w tym bloku 27, tam są cztery takie korytarze. Na każdy korytarz jest jedna odpowiedzialna, która dzieli tą zupę czy chleb. To się nazywało Sztubowa. Sztuba to jest ten korytarz, ta, która jest. Była Stasia, 30 parę lat, katolicka. Taka szorstka, taka twarda, taka, ale miała taki jakiś posłów, dlatego właśnie musiała bić, żeby coś wykonać, co ona żądała. I ona nieraz wołała mnie, bo ja nie wciągnęłam ręki, żeby prosić o jeszcze trochę zupy, a Hela błagała, dołóż, może ci dadzą, ona już nie mogła. A ja nie mogłam wyciągnąć ręki, bo mnie trzaknie, bo obleje mnie tą zupą, ja wolę nie jeść i nie. I zostawię sobie z tą miską w ręku. Mówiłam do Heli, jak przeżyjemy, to będziemy miały co jeść, jak nie, to nieważne. Bo to i tak nie będziemy syte z tej trochę zupy. W każdym razie ta Stasia widziała mnie w kolejce, mogę wyjść. Chodzi. Dawała mi jeszcze zupy. Wiele, to nie była tylko ta zupa, to była, że ktoś mi coś takiego daje, że ja nie musiałam o to żebrać i prosić. Ktoś mnie widzi i mi daje. Ktoś jeszcze lepiej. Ta Stasia, jest u nas takie święto, we wrześniu, takie święta, największe święta religijne. Jest, to się nazywa Sądny Dzień i pości się cały dzień. To jest tak, że Bóg wtedy decyduje o losach ludzkich. I ta się dowiedziała, że jest takie święto u nas. Myśmy nie wiedzieli daty, ani godziny, ani niczego. Ta wie. I na samego rana, o 4 nad rana, jak się budzą, żeby wyjść na apel, to przedtem trzeba przynieść wodę, przynieść do picia, te kotły ciężkie. I teraz jest święto żydowskie wielkie i wszystkie dyżury na bloku robią tylko ręki. I one musiały słuchać. Ona była taka, że ją musiało się słuchać. A później wieczorem, jak żeśmy wrócili, po całym dniu, który się zaczyna o 4 nad ranem, wracamy na blok. Pchają się do bloku, wejdę do środka, a ta stoi gdzieś na górnej pryszy, naprzeciw drzwi i mówi, zostańcie na miejscach tak, jak stoicie. Znalazła gdzieś świecę, zapaliła dwie świece i mówi, a teraz módlmy się, każda po swojemu, żebyśmy się stąd wydostali. To już było tak daleko, żeby się sam nam wydostać. Nigdy nie zapomniałam tego, a potem mi uratowała życie. Była selekcja, to był gruz wtedy, kilkanaście stopni mrozu. Stoimy na apelu, nie masz już możesz stać, tak było zimno w odzieży wszystkim. Nagle wszyscy mogą się rozejść, a żydówki mają zostać i nagle przychodzi rozkaz rozbierać na tym grozie. I zaczęłam się rozbierać, jak oszalała, a tu jeszcze przychodzi Schuhe auch, buty też. No, buty też. Ja byłam siniała już cała, ja miałam pełną wrzodów wtedy na całym ciele. Ja bym nie przeszła tej selekcji. A oni sobie powolutku stoją po środku, tak? A tutaj jest taki rusz jeszcze z boku, zobaczycie to, do wejścia do baraków. I tutaj stały te różne porządkowe, żeby to ktoś nie mógł uciec do baraków. Stasia też tam stoi. Ja podchodzę, posuwa się ta kolumna. I Stasia patrzy na mnie, a co z tobą? Stasia, ja już nie przejdę teraz. A ta się odwróciła do mnie, tak też mi obchodzi coś tam, nie? A po chwili odwraca się do mnie jeszcze raz, twarzy, głową powiedział, uciekaj. Ja nie uciec. Mogłam się ubrać już też. Także tyle mamy na opowiadanie. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, może jest jeszcze chwila czasu, nie za bardzo. Macie jakieś pytania? Ja ze swojej strony jeszcze takie dwie rzeczy. Zawsze, pani Halinko, jak jesteśmy w obozie, zawsze nam pokazuje Irek takie jedno miejsce, gdzie pani ma takie niesamowite przeżycie z tym małżeństwem. Zawsze to jest takie niesamowite. Czy mogłaby pani powiedzieć, bo akurat Mirek nie odprowadza tylko Marek, a Mirek z kolei mamy zajęcia z Mirkiem w bloku węgierskim, ocalony
zdradzony obywatel. I tam zawsze z kolei Mirek też mówi o tym sytuacji tych kobiet, które pani tak zazdrościła, jak te transporty węgierskie przyjeżdżały, jakie one były piękne, jak to pani mówiła o tych kobietach, to zawsze tutaj właśnie opowiada. Ale jak o tej rodzinie mogła, bo to jest takie, że powiem tak, to jest przeżycie pani Haliny, a ja już się spotkałam, słuchajcie, że bardzo dużo osób sobie pewne rzeczy przypisuje. Tak. A to jest akurat pani Haliny. Także na pewno, słuchajcie, pokażę wam to miejsce za tydzień, o czym pani Halina teraz jeszcze powie, jakby mogła prosić. Zaczęły się transporty w 1944 roku, kiedy Niemcy dobrze przegrywali wojnę, ale oni jeszcze chcieli zdążyć pozabijać Żydów z Węgier. Tam jeszcze nie dotarli. I zaczęły się szalone transporty tych Żydów. Pociągi stały i nie było miejsca po prostu wyprowadzić się ludzi na zewnątrz. Pociągi stały w kolejce. I były takie ognie, też zobaczycie, gdzie oni robią ogniska i palą tych ludzi. Tu żywcem ich palili, bo już nie było miejsca w komorach gazowych ani w krematoriach. Ja przechodziłam tamtędy, ja pracowałam tam daleko, to jest taki lasek. Ja tamtędy przychodziłam do pracy, nigdy nie wiedziałam, czy naprawdę idę do pracy, żeby to po drodze nie zabiło. Na ten było jeszcze komory gazowe, chciałam tak, bo jest 5 czy 4 tam. W każdym razie zaczęli wybierać kobiety do pracy przy sortowaniu tych rzeczy, tych ludzi. To była dobra praca, bo tam oni przynosili ze sobą jedzenie. Też było, ludzie wychodzili, nie widzieli dowód, to zabierali żywność z sobą. I tam nie można się tak było łatwo dostać. Ja się dostałam przypadkowo zupełnie. Jedna moja koleżanka była taką ulubienicą blokowej, czy kapo. I tam, jak werbowali takich do pracy w Kanadzie, to Kanada się nazywała, to ona podała jej numer, a w Polusia, ona się nazywa tutaj Zagłębia, pochodziła, i ona podała jeszcze kilka numerów swoich koleżanek. Ze mną ona wtedy była jak siostra po prostu, była młodsza ode mnie. A, to jest tyle rzeczy. I ona podała numer tych wszystkich koleżanek swoich i mnie. I nagle jednego dnia wywołują, przychodzi ktoś z komendantury i wywołują mój numer. Myśmy byli tam jedną masą, jedna twarz. A tu nagle jak się wywołuje twój numer, to coś takiego osobistego, co oni ode mnie chcą, co ja takiego zrobiłam, że mnie teraz idą zabić, albo ja na jakąś karę wstawię. Nie, mój numer wołają, kim ja tu jestem, dlaczego, za co? Okazało się, że z tej całej listy wybrali tylko mnie do tej dobrej pracy. Dobrej pracy. No już mnie wzięli do łaźni i dostałam nowe rzeczy czyste i do bloku, gdzie już nie jedli tej zupy lagrowej, mogę się jeść ile chcesz. W każdym razie mieliśmy sortować te rzeczy po tych transportach. I tak jak mówię, że było tak ciasno, nas prowadzą do pracy taką kolumnę, a ich druga kolumna idzie w odwrotnym kierunku tutaj do gazu. I ciasno, że nie można w pewnym momencie przejść. Stanęłam, nasza cała piątka była, piątkami się szło, stanęłam przy takim małżeństwie. Była kobieta i mężczyzna. Mężczyzna trzymał koszyczek, w którym był zegar budzik taki i butelka ze smoczkiem właśnie. A kobieta trzymała dziecko małe na rękach. I on się zapytał jeszcze, jak daleko jest jeszcze do kolonii żydowskiej? Trzeba nakarmić dziecko. Myśmy się sortować ich rzeczy. Ja już nie mogłam mówić więcej. Słowo ludzkie nie miało dla mnie żadnego sensu, żadnego znaczenia. Stałam tam na górach odzieży, wymieszczane fotografie, listy, chleb, ciasto, orzechy, tam gulasze węgierskie. Ja się tak? Obdarli to, zwieźli cały świat, obdarli z wszystkiego, spalili tych ludzi. My to wysortujemy, dezynfekcja i poszedł do Niemiec, zanim do wagonu, gdzie na wysyłkę do Niemiec. Nie ma świata już więcej. Polusia, nie mogę mówić, ja kradłam, znaczy wynosiłam tak jak inni, brałam zarazem chleb czy ciasto, trzeba się było rozbierać do rewizji przed powrotem z pracy. Tutaj miałam te rzeczy, to pod tymi rzeczami kładłam, żeby mi było widać, że miałam ten chleb czy ciasto czy coś, nie wolno pobrać niczego, a na siebie też była, pasiak się zdejmowało, ale były majtki i koszula, też takie jak pasy, takie grube płótno, to pod te, jeszcze zawijałam na siebie jakieś tam koszule, jakieś coś do ubrania. A buty, szczególnie buty, były ogromne buty, drewniaki, to było okropnie chodzić w tym. I nagle powiedziałam sobie, nie,
ja teraz przyniosę tym wszystkim moim tym młodocianom, co podali ich numery i one nie dostały się do tej pracy, ja im przyniosę prawdziwe buty na miarę. To Polusia miała dwa numery mniejszą na wiodenie, więc ja się chodziłam 3 kilometry w butach za ciasnych, na miarę dwa numery, ale jej przyniosłam na miarę buty. Ale mówić nie mogłam. Nie rozmawiałam. Byłam w szoku. I Polusia też mówiła, a Hanina dostała dobrą pracę, to się nie wypada mówić ze mną. Ja już nie mogłam się przyjaźnić. Ja już z sobą samą się nie mogłam przyjaźnić. Tak to było. Ale później Polusia też się tam dostała na szczęście. Mogłam spokojnie pójść na inną pracę, nie wiem, z nią razem. Nie wiem, czy przeżyła. Nie wiem. Dobra, to będzie wszystko, prawda? Ja muszę uciekać. Dziękujemy bardzo.